Oficjalnie zatem otwieram 208 webinarium poświęcone aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Mamy dziś w planach przegląd aktualnych danych monitorowania chorób, wybranych chorób zakaźnych. O long covidzie kolejny odcinek i około godziny 20 zaprosimy Państwa na taki dłuższą rozmowę o wypaleniu zawodowym, w szczególności w dotyczącym naszej grupy zawodowej. Także plan jest taki, tak jak powiedziałem, Maję za chwilę poprosimy o bieżące doniesienia z właśnie frontu long covidowego i też poruszone tydzień temu kwestie związane z najnowszymi pomysłami dezinformatorów. I to myślę, że za chwilę Maja opowie, a ja jeszcze tylko na początek, mam nadzieję, że wszystko słychać dobrze i widać, tu sprawdzam jeszcze, tak. Były już dwa pytania kliniczne, odpowiem na pierwsze, żeby nie czekało. Pacjent lat 70+, z rzekomo błoniastym zapaleniem jelit od 7/2023, czyli no, choruje już bardzo długo, 8-9 miesięcy, tak? Więc to jest pacjent bezskutecznie leczony wankomycyną i ma dodatni cały czas test w kierunku GDH, czyli antygen bakteryjny jest dodatni, natomiast toksyny A i B są ujemne. Proszę Państwa, w takich sytuacjach, jeżeli utrzymuje się biegunka, utrzymują się objawy endoskopowe, czy też wysoka kalprotektyna, jeżeli mamy innych przyczyn, to uznajemy, że najprawdopodobniej jest to przetrwałe zakażenie Clostridioides difficile. Leczenie wankomycyną, no tu jest tu bardzo mało informacji podanych, także gdyby Pani Lucyna chciała doszczegółowić, to oczywiście taką konsultację moglibyśmy zrobić, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli pacjent był leczony wankomycyną, zwykle leczenie w Polsce jest niestety wciąż prowadzone w wielu ośrodkach w dawce 4x125, co jak wiemy dla szczepów wysoko toksycznych na P1 jest to dawka niewystarczająca. Po drugie, często te kuracje wankomycyną są krótkie, no skracane do minimum, czyli 7-10 dni, ustępuje biegunka albo się poprawia i pacjent kończy kurację, a to często niestety jest zbyt krótkie leczenie. I po trzecie, mamy również taką sytuację, gdzie spotykamy taką kliniczną oporność na leczenie, podkreślam kliniczną, bo de facto nie mamy szczepów opornych na wankomycynę, przynajmniej takich przynajmniej ja nie słyszałem, żeby w Polsce były z potwierdzonym mechanizmem oporności na wankomycynę, natomiast widzimy kliniczny brak skuteczności i wtedy mamy do wyboru albo zwiększamy intensywność leczenia, w takich przypadkach opornych na leczenie można dołożyć metronidazol dożylnie lub zastosować leczenie tak zwane last, leczenie ostatniej szansy, czyli tygecyklinę dożylnie na 5 dni w dawce 2x50 mg, pierwsza dawka 100 mg dożylnie. Takie leczenie może być takim przełomem, jeżeli chodzi o ostre stany, natomiast oczywiście nie damy rady prawdopodobnie takim leczeniem wyeradykować długotrwałego zakażenia. W związku z tym w takich przypadkach pozostaje leczenie przygotowawcze i przeszczep mikrobioty. Takich pacjentów no, przez ostatnie 10 lat przeszczepiliśmy mnóstwo i z bardzo dobrymi efektami. Także zachęcam do kontaktu, gdyby ktoś z Państwa miał taki problem, nawiązujemy bezpośredni kontakt, konsultujemy pacjenta i przesyłamy materiał do przeszczepu, także nie ma tutaj żadnych problemów. Tu czytam, że ktoś z Państwa sugeruje Difficlir. Niestety doświadczenia z Difficlirem są marne, jeśli chodzi o zastosowanie w szczepach na P1. Nie ma statystycznie wyższości nad wankomycyną. Te szczepy są, jeśli chodzi o Difficlir, często bardziej, znaczy to leczenie jest mniej skuteczne niż przy innych szczepach. Pamiętajmy, to jest lek, który był rejestrowany pierwotnie w Stanach, badany głównie na szczepach, nie na P1. Ale oczywiście można spróbować, jeśli kogoś stać na tę bardzo drogą też kurację. Ona nie ma wyższości statystycznie nad wankomycyną, jeśli chodzi o szczepy na P1, podkreślam.
Także przeszczep mikrobioty na każdym oddziale. Proszę Państwa, nie ma tu żaden oddział wyższości. Jeżeli przeszczepiamy metodą endoskopową, to i tak pacjent idzie do pracowni endoskopowej, tam ma podawany preparat i wraca na swój oddział. Także tutaj nie ma potrzeby przenoszenia na oddział zakaźny, ani na żaden inny oddział. My nawet robimy przeszczepy ambulatoryjnie, więc tutaj nie ma absolutnie, jakby sam zabieg to jest po prostu gastroskopia lub założenie sondy do żołądka albo do jelitowego i tyle. Nie robimy przeszczepów w tej chwili, nie robimy w tej chwili praktycznie kolonoskopią, poza wyjątkowymi sytuacjami. Czasami na intensywnej terapii się decydujemy na kolonoskopię. Także tak to wygląda. Pacjent, który ma leczenie oporne, trzeci nawrót, czwarty nawrót, powinien być kwalifikowany do przeszczepu mikrobioty. Tu jeszcze jest kolejne pytanie. Rozumiem, że chodzi o pozytywne jaskółki w leczeniu long covidu. No panie Oskarze, to jest medycyna, a nie, że tak powiem, to nowe przełomowe leki nie powstają z dnia na dzień i nie są rejestrowane w jeden wieczór. To nie jest poprzedni Sejm, prawda? Tu się nie da nic zrobić w jedną noc, więc jeśli się coś pojawi na rynku, to my wszyscy będziemy bardzo, no dużo wcześniej wiedzieli o tym, że jakiś przełom w leczeniu jest. Oczywiście są próby kliniczne, trwają badania, ale przełomu tutaj jakiegoś na razie się ja przynajmniej nie doszukałem. I jeszcze jedno pytanie ciekawe, nie jestem medykiem, były palacz, 65 lat, POHP, od listopada piąty raz antybiotyk, podobno zapalenie płuc. Panie Arturze, to wstyd, że pan takie rzeczy tutaj wypisuje, nie konsultując antybiotyku ze mną, no bo znamy się bardzo dobrze i jestem zasmucony, że takie decyzje są podejmowane. Oczywiście nie kwestionuję, że te antybiotyki są potrzebne, choć szczerze powiedziawszy myślę, że są podawane nadmiarowo, bo coś słychać w płucach, bo coś tam rzęzi, bo coś pan odkrztusza, ale to niekoniecznie wymaga ostrej antybiotykoterapii. Ale znowu, nie znam przypadku, nie chcę się autorytatywnie wypowiadać na podstawie tylko jednego wpisu, ale bardzo zachęcam do kontaktu przed kolejną antybiotykoterapią. Także pozdrawiam przy tej okazji. Drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o nasz czat. I cóż, oddaję głos Maji. Maju, Maju, jesteś z nami, bo potem będziemy gonić z czasem. Jesteś. Okay. Jesteś. To zaczniemy od long covidu? Czy... Tak, myślę, że warto zacząć od long covidu, a później pójdziemy sobie w dezinformację. Oddaję Ci głos. Dobra, ja spróbuję to nawet nawigować sama, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Ja mogę Ci zmieniać slajdy, tylko mów. Dobra, to może w ten sposób zrobimy, że będziesz zmieniał slajdy, bo jak mówię, dzisiaj jestem z telefonu i nie mam żadnej innej opcji niestety. Dobrze, to w tym układzie dzisiaj porozmawiamy sobie o long covid, problemach układu sercowo-naczyniowego. Więc przypomnijmy sobie na początek, czym jest long covid, jakie są skutki. Więc long covid dotyczy każdego wieku, oznacza to, że bez względu na wiek, każdy, naprawdę każdy może zachorować. Dziecko, dorosły, bez znaczenia. Long covid wedle najnowszych ustaleń występuje u około 10-30% pacjentów, którzy nie wymagali hospitalizacji w czasie tej ostrej fazy choroby. Maju, tak? Jest prośba, żebyś była bliżej mikrofonu, bo jest słabo słychać. Dobra, to może... Jeżeli możesz. No już bliżej chyba nie mogę, ale spróbujemy coś z tym zrobić. Może uda się podciągnąć czułość mikrofonu, nie wiem. Właśnie tak patrzę, co tu mogę zrobić mądrego. Nie wiem, zaraz zobaczymy. O, może to teraz poszło coś. Nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Coś jest lepiej. Dobra, no to jedziemy. I wracając do tematu, u 50 do 70% pacjentów, którzy wymagali hospitalizacji, występuje long covid. Long covid ma ponad 200 różnych objawów w tej chwili.
w różnych kombinacjach, które mogą się pojawiać, trwać, znikać, ponownie pojawiać i tak na razie to w zasadzie nie znaleziono żadnego sensownego wzorca. COVID-19 został powiązany z szeregiem problemów zdrowotnych układu sercowo-naczyniowego, ale też nie tylko. Zarówno w ostrej fazie infekcji, jak i jako ta część długoterminowych skutków jest powiązany z tymi, a nie innymi objawami. Na slajdzie mamy taką niepełną póki co listę problemów kardiologicznych i objawów związanych z COVID-19. Więc mamy takie problemy jak zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, niewydolność serca, arytmie, ostre zespoły wieńcowe, w tym zawały, chorobę zakrzepowo-zatorową. COVID został powiązany ze zwiększonym ryzykiem powstawania zakrzepów krwi prowadzących do zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej i udaru mózgu. Zapalenie naczyń także jest takim jednym z objawów. Zapalenie naczyń krwionośnych, które może wpływać na przepływ krwi i prowadzić do dalszych komplikacji. Mamy też nadciśnienie jako standard w tej chwili już w long COVID, więc także i w COVID. Istnieją dowody, że COVID-19 może pogorszyć istniejące wcześniej nadciśnienie lub utrudniać kontrolę ciśnienia krwi w czasie infekcji i po infekcji. Zespół zapalny wieloukładowy to kolejny objaw, więc jest to taki rzadki, ale bardzo poważny niestety stan związany z COVID-19, dotykający dzieci i dorosłych, obejmujący zapalenie różnych części ciała, w tym serduszka. I następne będzie slajdzik. Dobra, to mamy tutaj dalej objawy COVID-19. Będzie to ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, skrócony oddech czy też duszność. I nie tylko niestety z powodu problemów z układem oddechowym, ale także jako oznaka niewydolności serducha lub zapalenia mięśnia sercowego. Mamy też palpitacje serca, ekstremalne zmęczenie lub słabość. To bardzo wiele osób się uskarża na to przemęczenie, właściwie bez żadnej przyczyny już budzą się zmęczeni. Może być to oczywiście oznaka niewydolności serca lub innych problemów kardiologicznych. Mamy też dosyć częsty objaw obrzęk nóg, kostek i stóp spowodowany niewydolnością serca, uczucie zimna w kończynach. Mamy też nagłą utratę zdolności ruchowych lub mowy lub nagłe poczucie dezorientacji czy zagubienia. Może to wskazywać na udar, więc to wymaga raczej natychmiastowej pomocy medycznej. Warto zauważyć, że objawy te mogą się znacznie różnić w zależności od pacjenta i niektóre mogą wymagać pilnej interwencji medycznej, więc wpływ COVID-19 na układ sercowo-naczyniowy podkreśla tak naprawdę znaczenie monitorowania tych wszystkich objawów, szczególnie u osób, u których wcześniej istniały jakieś choroby czy schorzenia serca. I następne to będą objawy ze strony układu krwionośnego w long COVID. Objawy takie mamy jak ostre uszkodzenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, ostrą niewydolność serca, poszerzenie czy też dysfunkcja prawej komory serca. Mamy też podwyższone ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej i zaburzenia rytmu serca. Takie typowe niestety objawy, jeżeli chodzi o long COVID. Dlatego między innymi powinniśmy coś z tym robić. Mamy też nieprawidłowości układu przewodzącego serca, kardiomiopatię stresową, przeciążenie prawej komory, wysięg osierdziowy i dysfunkcję skurczową komór serducha. Także tych objawów jest naprawdę dużo. Kolejny problem to komplikacje, jakie są w układzie krążenia w long COVID. Jest to w objawach. Ból w klatce, duszność, zmęczenie, kołatanie serca, czy też nawet zasłabnięcia. Mamy opisane mniej więcej mechanizmy. Badania wskazują, że u niektórych przynajmniej osób z long COVID mogą powstawać autoprzeciwciała, które atakują własne tkanki, w tym serce. Może to prowadzić do zapalenia i uszkodzenia mięśnia sercowego, a także do zaburzeń rytmu serca. Mamy więc coś takiego jak układ RAA, który odpowiada za regulację ciśnienia krwi i równowagi elektrolitowej. I u osób z long COVID może dochodzić do nadmiernej aktywacji tego układu, co może prowadzić w następstwie do nadciśnienia tętniczego, zastoju płynów i uszkodzeń naczyń krwionośnych. Mamy też problem, jeżeli chodzi o śródbłonek, ponieważ śródbłonek
To jest taka warstwa komórek. Dla medyków nie muszę tłumaczyć, natomiast nie wiem, czy nie słuchają nas inne osoby, które nie są związane ze światem medycznym. Więc śródbłonek to taka warstwa komórek wysilająca nasze naczynia krwionośne i w long COVID może dochodzić do dysfunkcji tego śródbłonka, a to prowadzi do zaburzeń przepływu krwi, zwiększenia ryzyka zakrzepów i rozwoju miażdżycy. Mamy też problem ze stresem oksydacyjnym. To taki stan, w którym dochodzi do nadmiernej produkcji wolnych rodników w organizmie. Wolne rodniki mogą uszkadzać komórki i tkanki, co może prowadzić do rozwoju chorób układu krążenia. Więc niestety to też jest w long COVID dosyć częste i należy na to zwrócić uwagę. Niektóre osoby mogą bardziej, które są bardziej predysponowane do powikłań ze strony układu krążenia w long COVID, ze względu na czynniki genetyczne, i takie osoby powinny, no, jeżeli wiedzą o tym, że są jakieś uwarunkowania genetyczne, zwrócić na to od razu uwagę, jeżeli zachorują, złapią sobie SARS-CoV-2 i pilnować już wtedy bardziej z układu krwionośnego, układu krążenia. Uszkodzenia innych narządów przez wirus SARS-CoV-2 to też częsta sprawa, jeżeli chodzi o long COVID. W czasie infekcji COVID-19 może dojść do uszkodzenia innych narządów, na przykład płuc, a to z kolei prowadzi do nadciśnienia płucnego na przykład, albo uszkodzenia nerek. Możemy też mieć inne narządy uszkodzone w wyniku COVID-19, a później będzie się to ciągnęło w long COVID. Jaką mamy diagnostykę póki co? Proponowane jest badanie krwi, na przykład tak jak na slajdzie, troponina, BNP. EKG jest wskazanym badaniem, echo serduszka, holter przydałby się ponosić, żeby stwierdzić, jakie są zaburzenia rytmu serca. Wskazany jest rezonans magnetyczny serca. Testy wysiłkowe, tomografia komputerowa, badanie echo z kontrastem i markery zapalne. Tak naprawdę to wygląda, jak dla mnie przynajmniej, jak lista pobożnych życzeń. Natomiast nie wiem, jak wygląda to naprawdę w życiu i czy w ogóle ktoś może tak kompleksowe badania zlecić pacjentowi, który do nas przychodzi i mówi, że się na coś tam uskarża. No a tu jest linkownia, tak jak zawsze, możecie Państwo sobie, o 6 pracy nie wpisałam, przepraszam, postaram się to nadrobić, jak będziemy wieszać pracę na stronie. To jest 5 prac, 6 będzie dodana, na podstawie których opracowałam te slajdy, więc można sobie wszystkie je przeczytać i skorzystać z wiedzy. Dziękuję. Super, jakoś uwagi do dźwięku, ale chyba potem już nie było, więc kontynuujemy w twoim ciągu wypowiedź na temat dezinformacji. Ja się nie odzywam, bo słyszę cały czas pogłos. Dobra, to w tym układzie teraz dla odmiany poopowiadam Państwu o bardzo ciekawej rzeczy. Chodzi o kwestię pewną, dosyć ważną, która pojawiła się w tym tygodniu. Mamy zauważalny wzrost liczby organizacji non-profit zajmujących się dezinformacją medyczną, ale nie tylko medyczną. W szczególności wyrosły one i urosły w siłę podczas pandemii COVID-19. Ta prezentacja pokaże taką drobną analizę wpływu finansowego i społecznego czterech głównych organizacji non-profit, które zyskały rozgłos, wykorzystując dezinformację medyczną. Ta nasza dzisiejsza podróż ujawni Państwu, w jaki sposób grupy te kształtowały opinię publiczną, wpływały i wpływają na politykę i co to oznacza tak naprawdę dla przyszłości zdrowia publicznego. Jak to się u nas stało, nie wiem, ale mamy... Tak. Chyba po środku jeszcze jeden pusty slajd, ale nieważne. Dobrze, to jest dobry slajd, Pawle. Jeżeli chodzi o pandemię w COVID-19, to jak wiemy, był to globalny i jest globalny kryzys, który stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla zdrowia publicznego, gospodarek, no i samego społeczeństwa. W
tym okresie niektóre organizacje dostrzegły swoją szansę. W szczególności takie cztery organizacje non-profit zyskały na znaczeniu. Pierwsza to Children's Health Defense, druga to Informed Consent Action Network, kolejna to Frontline COVID-19 Critical Care Alliance i ostatnia z czterech dzisiaj omawianych to America's Frontline Doctors. Organizacje te łącznie zyskały, uwaga, ponad 118 milionów dolarów w latach 2020-2022. Ich wzrost był nie tylko sukcesem finansowym, ale także opowieścią o rosnących wpływach w Stanach Zjednoczonych, ale i nie tylko, bo i na całym świecie, w salach sądowych i społecznościach we wszystkich krajach i w mediach społecznościowych. Ważne jest, aby zrozumieć, że te zyski i rozpowszechnienia dezinformacji, które ułatwiły tym organizacjom wypłynąć i zaistnieć, wpływają na opinię publiczną, bitwy legislacyjne, a nawet osobiste decyzje zdrowotne jednostek. Przechodząc przez dzisiejszą prezentację, proszę pamiętać o podwójnej perspektywie wzrostu finansowego i wpływu społecznego. W tej historii nie chodzi tylko o liczby, chodzi o zdrowie i dobro ludzi. Zanurzmy się głębiej w dynamikę finansową tych. Następny slajd, Pawle, ja może spróbuję. O, sama mogę nawet. Zanurzmy się głębiej w dynamikę finansową tych organizacji. Wzrost, jakiego doświadczyły podczas pandemii, jest nie tylko godny uwagi, ale wręcz oszałamiający. Zaczynając od Children's Health Defense, założonej przez, uwaga, teraz ulubieńca mojego, jednego z tych 12 dezinformatorów, czyli przez obecnego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Roberta F. Kennedy'ego Juniora, której organizacji tej przychody wzrosły do 23,5 miliona dolarów tylko w jednym 2022 roku. Kwota ta jest ośmiokrotnie wyższa niż przed pandemią, co oznacza znaczny wzrost zasobów finansowych tejże organizacji. Podobnie sieć Informed Consent Action Network niemal czterokrotnie zwiększyła swoje przychody podczas pandemii, osiągając około 13,4 miliona dolarów w 2022 roku. Takie zyski finansowe odegrały kluczową rolę w rozszerzaniu ich działalności i oczywiście wpływów. Połączone przychody natomiast Frontline COVID-19 Critical Care Alliance i American Frontline Doctors również opowiadają fascynującą historię, przechodząc od 1 miliona dolarów łącznie w 2020 roku do zebrania ponad 21 milionów dolarów łącznie w 2022 roku. Wykres na slajdzie wizualnie przedstawia wzrost przychodów w ciągu tych trzech lat, gdzie to dwóch, podkreślając dramatyczny wzrost zasobów finansowych dostępnych dla tych organizacji. Znaczenie tego wzrostu finansowego nie jest do przecenienia. No, nie da się tego w żaden sposób umniejszyć. Umożliwił on tym grupom między innymi pogłębienie wpływów, sfinansowanie zakrojonych szeroko działań lobbyingowych oraz sfinansowanie batalii prawnych przeciwko rekomendacjom dotyczących prewencji, ale też i wsparcia medyków szerzących dezinformację i niemedyków szerzących dezinformację, którzy stanęli przed sądami na całym świecie. Zrozumienie wzrostu finansowego tych organizacji prowadzi nas do pewnego pytania. Jakie są cele i metody napędzające ich działalność? Po pierwsze, głównym i nadrzędnym celem wspólnym dla tych wszystkich grup jest zakwestionowanie panującego konsensusu naukowego w sprawie szczepionek i leczenia COVID-19. Obejmuje to budzenie wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepionek i promowanie niesprawdzonych metod leczenia. Metody tych organizacji są wielopłaszczyznowe. Angażują się w państwowe operacje lobbyingowe, batalie prawne, mające na celu wycofanie obowiązku, a nawet rekomendacji szczepień oraz tworzenie platform medialnych do rozpowszechniania swoich wiadomości. Na przykład taka organizacja Children's Health Defense rozszerzyła swoje działania lobbyingowe na połowę USA, demonstrując strategiczne podejście do wpływania na politykę na szczeblu stanowym. Informed Consent Action Network natomiast wykorzystało swoje zasoby do sfinansowania procesów sądowych, mających na celu zakwestionowanie wymogów dotyczących szczepień, wykorzystując system prawny do realizacji swojego programu. Należy zauważyć, że działania te stoją w opozycji do poglądów zdecydowanej większości społeczności naukowej, w tym takich organizacji jak FDA, czy CDC, albo ECDC, czy też WHO,
którzy raczej potwierdzają bezpieczeństwo i skuteczność szczepień i ogólnie przyjętych metod leczenia. Jaki ma to wpływ na opinię publiczną i politykę? Organizacje te dążą do kształtowania publicznego i politycznego dyskursu na temat szczepionek i leczenia COVID-19, ale nie tylko. Starają się zmienić powszechną akceptację konsensusu naukowego dotyczącego nie tylko COVID, ale na przykład boreliozy czy innych chorób, tak jak na przykład wobec odry. Ich celem jest rozszerzenie wpływów legislacyjnych i prawnych. Pracują nad osłabieniem rekomendacji i obowiązków dotyczących szczepień, kwestionują wytyczne dotyczące zdrowia publicznego, zarówno przez bezpośrednie działania lobbyingowe, jak i wyzwania prawne. Zajmują się też promowaniem alternatywnych metod leczenia. Pomimo braku wsparcia naukowego, grupy te opowiadają się za niesprawdzonymi lub zdyskredytowanymi metodami leczenia COVID, ale też innych chorób, starając się przedstawić je jako realną alternatywę do szczepionek i ustalonych praktyk medycznych. Zwiększa to też wahania i sceptyzm, właściwie może inaczej, zwiększa to brak zaufania do organów regulujących i do rządów. A jest to w zasadzie też ich kolejny cel, ponieważ znaczna część programu tych organizacji obejmuje właśnie poddawanie w wątpliwość motywacji i decyzji organów regulacyjnych do spraw zdrowia, takich jak CDC, FDA, ministerstwa, sugerując, że instytucje te są pod wpływem interesów farmaceutycznych. Cele. Ja potrzebuję cele. To chyba nie to. To tu będziemy. O. Jaki jest cel? Cel jest rozszerzenie, oczywiście tak jak już powiedziałam, celem jest rozszerzenie wpływów legislacyjnych i prawnych. Pracują sobie te organizacje nad osłabieniem rekomendacji i obowiązków dotyczących szczepionek, kwestionują wytyczne dotyczące zdrowia publicznego zarówno przez bezpośrednie działania, jak i wyzwania prawne, zajmują się promowaniem alternatywnych metod leczenia. Pomimo braku jakichkolwiek wsparcia naukowego, grupy opowiadają się za niesprawdzonymi metodami, zwiększają te wahania czy też sceptyzm wobec rządów, więc na to powinny rządy zwrócić uwagę. Jaki ma to wpływ na opinię publiczną i politykę? Znaczne zasoby finansowe organizacji zajmujących się dezinformacją nie tylko napędzają rozwój samych organizacji, ale też umożliwiają im wywieranie znaczącego wpływu na opinię publiczną i politykę dotyczącą szczepionek, czy też leczenia COVID-19, ale też i innych chorób. Poprzez połączenie działań medialnych, wyzwań prawnych i wysiłków lobbyingowych przyczyniają się one do zauważalnej, naprawdę zauważalnej zmiany w sposobie, w jaki niektóre segmenty opinii publicznej postrzegają szczepienia i szczepionki oraz zalecenia społeczności naukowej. Jednym z najbardziej takich niepokojących skutków jest erozja zaufania do szczepionek. Ponieważ grupy te rozpowszechniają dezinformacje, zaobserwowano już wzrost niechęci do szczepień, co stanowi naprawdę bezpośrednie zagrożenie dla wysiłków na rzecz zdrowia publicznego w celu kontrolowania pandemii i innych chorób, którymi tak naprawdę można by było zapobiegać właśnie szczepionkami. Wpływ tych organizacji rozciąga się na strefę polityki, gdzie ich wysiłki lobbyingowe doprowadziły do bitew legislacyjnych mających na celu osłabienie rekomendacji obowiązkowych szczepień i promowanie alternatywnych metod leczenia. Ma to konsekwencje w świecie rzeczywistym, potencjalnie podważając wysiłki na rzecz osiągnięcia odporności grupowej czy też stadnej i skutecznego zarządzania pandemią, ale i też ogniskami innych chorób zakaźnych, które dotychczas były pod kontrolą, choćby tak jak właśnie odra czy gruźlica. Ważne jest więc, aby dostrzec szerszy społeczny wpływ tych działań, bo poza bezpośrednimi konsekwencjami dla zdrowia publicznego przyczyniają się one do polaryzacji środowiska, w którym konsensus naukowy jest coraz bardziej kwestionowany z powodów politycznych. Tu przypomnę, że od ponad 3 lat powtarzam, tak już z uporem osiołka wręcz, że po upolitycznienie odpowiedzi w pandemii, prewencji, upolitycznienie szczepień to naprawdę największa szkoda dla ludzi, jaką wyrządzili im politycy, dziennikarzy poszukujący sensacji i media społecznościowe. O wpływie mediów społecznościowych opowiem natomiast w przyszłym tygodniu. Wtedy opowiemy sobie historię kilku bardzo ważnych osób na scenie dezinformacji i infodemii i jakie mechanizmy sami stworzyli.
Interesującym i ważnym aspektem wzrostu finansowego organizacji zajmujących się dezinformacją jest znaczny wzrost wynagrodzeń kadry kierowniczej. Odzwierciedla to nie tylko ich lepszy status finansowy, ale też rodzi pytanie o motywację stojącą za ich działalnością. Na przykład wspomniana wcześniej Children's Health Defense zapłaciła swojemu szefowi Robertowi Kennedy'emu juniorowi ponad 510 tysięcy dolarów w 2022 roku, podwajając jego wynagrodzenie z 2019. Podobnie uczyniło Informed Consent Action Network, które zapłaciło swojemu dyrektorowi wykonawczemu Dellowi Big Tree 284 tysiące dolarów w 2022 roku, co oznacza 22% wzrost w porównaniu z 2019. Liczby te, jak dla mnie przynajmniej, wskazują na dość lukratywny charakter kierowania takimi organizacjami. Podczas gdy wynagrodzenie kadry kierowniczej w sektorze non-profit może się oczywiście znacznie różnić, to gwałtowne wzrosty w tych przypadkach podpowiadają mi, że to jakoś jednak łączy się z okresem intensywnego pozyskiwania funduszy i działań informacyjnych skoncentrowanych dokładnie na dezinformacji przeciwko COVID-19. Rodzi to jak najbardziej etyczne rozważania na temat alokacji funduszy w tych konkretnych organizacjach, szczególnie w świetle ich wpływu na dyskurs i politykę zdrowia publicznego. Dyskusja na temat wynagrodzeń kadry kierowniczej nie dotyczy tylko liczb. Chodzi tu o zrozumienie zachęt finansowych i tego, jak one mogą wpływać na priorytety i strategie konkretnych organizacji. Kluczowym czynnikiem, jeżeli chodzi o umożliwienie działalności takich organizacji, są ich źródła finansowania. Analiza finansowa ujawniła zależność od wkładów z funduszy otrzymanych od organizacji i indywidualnych darczyńców, z których, uwaga, wielu, a właściwie prawie wszyscy woleli pozostać anonimowymi. Znaczący wkład został dokonany za pośrednictwem mechanizmów, które pozwalają na anonimowość darczyńców, więc takie narzędzia są dosyć popularne wśród naprawdę bardzo zamożnych ludzi i są wykorzystywane do przekazywania znacznych kwot organizacjom typu właśnie dezinformacyjnych, często bez bezpośredniej odpowiedzialności publicznej. Na przykład The Post zidentyfikował takie dwa fundusze poświęcone promowaniu wartości biblijnych lub konserwatywnych, z których każdy przekazał łącznie co najmniej 1 milion dolarów co najmniej trzem grupom od 2020 roku. Ta metoda finansowania jest szczególnie niepokojąca z punktu widzenia przejrzystości, ponieważ ukrywa powiązania finansowe i interesy stojące za rozpowszechnianiem dezinformacji medycznej i każdej innej, utrudniając tym samym zrozumienie pełnego zakresu wpływu wywieranego przez te organizacje. Zrozumienie źródeł finansowych, przynajmniej dla mnie, ma kluczowe znaczenie, ponieważ rzuca światło na sieci wpływów, które wspierają rozpowszechnianie dezinformacji i wyzwania, które stoją przed przeciwdziałaniem tym narracjom w sferze publicznej. Maju, staraj się bliżej mikrofonu, bo rzeczywiście narzekania są, że cicho. Dobra, będę próbowała tak. Dobra. Cóż, mamy też działania prawne i legislacyjne, o których mówiłam wcześniej. Areny prawne i legislacyjne stały się kluczowymi polami bitew dla organizacji zajmujących się dezinformacją, ponieważ wykorzystują one swoje zasoby finansowe do kwestionowania rekomendacji szczepień i promowania alternatywnych metod leczenia. Poprzez strategiczne wykorzystanie pozwów sądowych, grupy te dążyły i dążą do wycofania wymogów dotyczących szczepień, kwestionują środki prewencji zdrowia publicznego na salach sądowych. Ich wysiłki nie ograniczają się do szczepionek, ale obejmują także obronę lekarzy oskarżonych o rozpowszechnianie dezinformacji lub stosowanie niezatwierdzonych, niesprawdzonych, fałszywych metod leczenia. W sferze legislacyjnej ich wpływ jest namacalny. Wysiłki lobbyingowe doprowadziły już do wprowadzenia, a czasem także uchwalania ustaw zgodnych z celami takich organizacji, między innymi coś takiego jak przepisy rozszerzające dostęp do terapii, takich jak chociażby iwermektyna w Stanach Zjednoczonych, pomimo braku jakiegokolwiek naukowego wsparcia dla jej skuteczności przeciwko COVID-19. Na naszym rodzimym podwórku mamy ciągłą batalię ILAC promujących niesprawdzone, szkodliwe metody leczenia boreliozy i oni także próbowali swoich sił, jeżeli chodzi o parlament.
Działania te mają nie tylko bezpośrednie konsekwencje prawne, ale też służą legitymizacji i rozpowszechnianiu narracji, jeszcze bardziej wzmacniając sceptyzm wobec szczepień, czy też wahania wobec szczepień i sprzeciw wobec wytycznych dotyczących zdrowia publicznego. Ważne jest tu, aby dostrzec szersze implikacje tych wysiłków. Angażując się w batalie prawne i legislacyjne, organizacje zajmujące się dezinformacją nie tylko kwestionują konkretną politykę zdrowotną, ale też dążą do podważenia autorytetu i wiarygodności społeczności naukowych i medycznych. To tak. Działalność tych organizacji nie pozostała niezauważona. Eksperci do spraw zdrowia publicznego, etycy i część opinii publicznej zastanawiają się od pewnego czasu, jakie konsekwencje będzie mieć to całe rozprzestrzenianie się dezinformacji i jakie będą jej konsekwencje. Jednak reakcja opinii publicznej jest mieszana. Przy czym niektórzy popierają organizacje zajmujące się szerzeniem dezinformacji, postrzegając je jako orędowników wolności osobistej i ruchu oporu wobec interwencji farmaceutycznych. Z kolei inni postrzegają je jako niebezpieczny wpływ podważający wysiłki na rzecz kontrolowania pandemii i ochrony zdrowia publicznego. Ta polaryzacja odzwierciedla szersze podziały społeczne dotyczące nauki, czy też wiedzy specjalistycznej, a nawet i zaufania do instytucji. Debata na temat szczepionek i leczenia COVID-19 stała się więc symbolem tych naprawdę głębokich kwestii, tak jak debata o leczeniu choćby boreliozy. Zrozumienie tych reakcji ma kluczowe znaczenie dla sprostania wyzwaniu dezinformacji. Wymaga to takiego dosyć specyficznego podejścia, które uwzględniłoby przyczyny wahań wobec szczepionek i dążyłoby do odbudowy zaufania do nauki i instytucji zdrowia publicznego. Jednym z najpotężniejszych narzędzi, jakimi dysponują organizacje zajmujące się dezinformacją, są ich działania medialne i informacyjne. Tworząc internetowe kanały telewizyjne, angażując się w kampanie, nie tylko w mediach społecznościowych, ale i w mediach tradycyjnych, opracowując internetowe programy informacyjne, udało im się dotrzeć do naprawdę bardzo szerokiego grona odbiorców i wywrzeć na nich wpływ. Kanały informacyjne służą, tego typu kanały informacyjne służą nie tylko do rozpowszechniania fałszywych i szkodliwych informacji na temat szczepień i leczenia. Służą one też do tworzenia poczucia wspólnoty i solidarności wśród ich zwolenników. Mamy tego przykład na przykład w Akademii Boreliozy, gdzie osoby związane z danym forum bronią osób, które preferują, propagują i szerzą dezinformację na temat leczenia tej choroby. Ma to kluczowe znaczenie dla utrzymania ruchu i strumienia finansowego, więc są to podsycane metody i podsycane nastroje. Wpływ tych działań medialnych jest naprawdę trudny do przecenienia. To jest naprawdę coś bardzo, bardzo ważnego. W znacznym stopniu przyczyniły się one do rozprzestrzeniania się dezinformacji, komplikując wysiłki w zakresie zdrowia publicznego w celu zwalczania pandemii, a także przeciwdziałania wahaniom dotyczącym szczepień. Co najważniejsze, strategie tego typu wykorzystują emocjonalne i narracyjne aspekty komunikacji, często odwołując się do wolności osobistej, sceptyzmu wobec autorytetów i alternatywnych filozofii zdrowia. Podejście to okazało się bardzo skuteczne w przyciąganiu uwagi i pobudzania wsparcia. Przeciwdziałanie temu wpływowi działań medialnych wymagałoby wspólnej reakcji ze strony zwolenników, a może nie zwolenników, ekspertów zdrowia publicznego, naukowców i odpowiedzialnych mediów. Taka kontrnarracja oparta na dowodach naukowych, przejrzystości i empatii naprawdę jest w tej chwili niezbędna do zakwestionowania dezinformacji rozpowszechnianej przez grupy i organizacje dezinformacyjne. Jakie mamy konsekwencje na przyszłość? No patrząc w przyszłość, to działalność tych organizacji stanowi ciągłe wyzwanie dla zdrowia publicznego, komunikacji naukowej i zaufania społecznego do instytucji naukowych, ale także dla rządów. Sukces finansowy i wpływy tych grup sugerują, że będą one nadal znacznymi graczami w dyskursie na temat zdrowia publicznego.
ich wpływ wykracza daleko poza pandemię COVID-19, wpływając na postawy wobec szczepionek i środków zdrowia publicznego w przypadku innych chorób, o czym już wiemy. Wzrost wahań wobec szczepionek i rozprzestrzenianie się dezinformacji może prowadzić do niższych wskaźników szczepień, nawrotów wcześniej kontrolowanych chorób i zwiększonych kosztów zdrowia publicznego. Stanowi to naprawdę krytyczne wyzwanie dla urzędników zajmujących się zdrowiem publicznym i decydentów. Aby złagodzić te konsekwencje, koniecznym wydaje się wzmocnienie edukacji publicznej na temat szczepień, szczepionek, zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności komunikacji zdrowotnej, a także wspieranie współpracy między rządami, organizacjami zdrowotnymi i społecznościami. Walka z dezinformacją polega nie tylko na korygowaniu fałszywych twierdzeń, ale także na odbudowie zaufania do nauki i instytucji zdrowia publicznego. Według mnie wymagałoby to wielopłaszczyznowego podejścia, które zajmuje się podstawowymi przyczynami wahań i wspiera bardziej poinformowane i odporne społeczeństwo. A teraz opowiem Państwu o czymś, o co poprosił mnie Pan doktor dzisiaj, ponieważ to jest najnowsza praca, to jest taka praca naukowa, która mówi o skutkach ubocznych szczepień. Oczywiście dezinformatorzy na naszym rodzimym podwórku już to wykorzystali. Więc pojawiła się ta praca, jest naprawdę ciekawa, metodologicznie ona jest naprawdę doskonała, przynajmniej według mnie, ja ją przeczytałam, jest naprawdę wspaniale napisana. Problem z nią, jak i z innymi podobnymi badaniami, polega na tym, że my naprawdę z uporem opisujemy skutki w porównaniu z nieszczepionymi osobami, albo szczepionymi innymi szczepionkami, albo szczepionymi częściowo. Natomiast mi osobiście marzy się taka praca, takie badanie, w którym ktoś w końcu porównałby te skutki szczepień ze skutkami chorób, przeciw którym szczepionki miałyby tworzyć ochronę. I to byłoby takie fajne badanie, które faktycznie pokazywałoby z sensem, czy te skutki, na przykład, nie wiem, ból ramienia, to jest coś tak niesamowicie ważnego, że należy zrezygnować ze szczepień, bo przecież no, jak będzie mnie bolała ręka, to lepiej się nie zaszczepić na odrę. Dodatkowo, jak widać na slajdzie, jeden z twitterowych troli w swoim znanym stylu wszystkim osobom, które śledzą go na Twitterze czy na Facebooku, błędnie przetłumaczył wnioski z pracy, rozpowszechniając błędne informacje przy okazji. W pracy autorzy sami jasno napisali w swoich wnioskach, że korzyści ze szczepienia znacznie przewyższają ryzyko, więc lepiej ryzyko choroby, w związku z czym tak naprawdę no, Pan, który jest wymieniony, nie będę tutaj reklamować, usunął ten wpis zaraz chyba 10 minut po tym, jak opublikowałam swój dementujący wpis. Cieszę się z tego, być może wychodzi na to, że jednak mam jakiś wpływ na to, co się dzieje, no ale to w sumie nie jest dobrze, bo jeżeli coś było w sieci, to i tak już poszło w eter i gdzieś tam sobie wisi. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dezinformację. Z dobrych informacji na zakończenie mogę pochwalić się, może nie się, ale mogę poinformować Państwa, że w nowym framework, Rany Boskie, Pawle, pomóż, jak tłumaczyć na język polski framework? Czy framework po polsku to framework? Bo jeżeli tak, to w nowym frameworku, które wydało WHO do ramówka. W sytuacjach... Proszę? Program ramowy. Program ramowy. O, dobra, no to dobra, to niech będzie. To jest program ramowy dla odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych. Po raz pierwszy w historii pojawiła się taka cząstka wsparcia w informacyjnej części reakcji na sytuacje kryzysowe i to jest infodemic management. Także w tej chwili wszystkie kraje członkowskie WHO, które korzystają z takich ramowych danych, to z takiego frameworka mogą dowiedzieć się, że infodemic management to bardzo ważna część odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych. Okej. Dzięki Ci bardzo. Będę Cię prosił o wyłączenie u Ciebie głośnika, bo ja słyszę całkowicie zdublowany głos i to będzie dla wszystkich słyszalne. O, super, dziękuję Ci Maju za to bardzo
można powiedzieć, ekspresowe przedstawienie tych nowych trendów. O tej publikacji jeszcze będziemy mówili więcej i w ogóle o samej inicjatywie. Ja, jeżeli zdążę, to jeszcze skomentuję to na koniec, bo ta publikacja no, imponuje liczbą, tak? Bo jest 99 milionów szczepionych osób, ale to są dane klejone z różnych krajów, z wielu różnych systemów monitorowania i do tych danych to jest taki, można powiedzieć, taka zlewnia raportów, ale przecież na temat case'ów, które się wydarzyły, a nie porównanie częstości występowania poszczególnych efektów ubocznych szczepień, więc też tę metodologię trochę to przypomina bazę tą amerykańską VAERS, gdzie można wszystko zgłosić, tyle tylko, że tam rzeczywiście można wpisać nawet, że się ma ośle uszy po szczepieniu i ta baza to przyjmie, natomiast tutaj te dane zostały zweryfikowane i to jest z całą pewnością bardziej wiarygodny materiał, ale wciąż będziemy mówić o tym, że nie można na kazuistyce, czyli na tym, że mamy dane na temat zdarzeń niepożądanych bez backgroundu, czyli bez mianownika, czyli bez tej grupy, która została zaszczepiona, a nie miała tych objawów, prawda? To będzie można dopiero formułować określone wnioski, więc jednak potrzebujemy bardzo dobrej technologii prowadzenia badań naukowych, nawet jeżeli one są badaniami obserwacyjnymi, nawet jeżeli są badaniami retrospektywnymi, to muszą podlegać określonym zasadom, jeżeli chodzi o porównanie częstości czy występowanie poszczególnych cech. Także wrócimy jeszcze do tej publikacji, bo ona może być cytowana przez wielu przeciwników szczepień właśnie jako tak zwany dowód naukowy na szkodliwość szczepień, co trzeba umieć też odpowiednio skomentować, bo to, że w HPL-u każdej szczepionki występuje katalog, nie wiem, kilkudziesięciu potencjalnych NOP-ów, to nie znaczy, że te NOP-y występują po pierwsze u każdego, po drugie, że są na tyle ciężkie, że mają te szczepienia być przerwane, czy jest argument, żeby nie szczepić, prawda? To są dwie różne sprawy. Przypominamy, że na całym świecie podano 12 miliardów dawek różnych szczepionek, kilkudziesięciu różnych szczepionek, podkreślam. I to, że my w Polsce znamy tylko 5 szczepionek, to nie znaczy, że 5 szczepionek było stosowanych na świecie. Cała Azja miała swoje, Ameryka Południowa miała swoje, były najrozmaitsze preparaty na rynku. To też trzeba uwzględniać w tych analizach, jakie szczepionki były, jakimi technologiami stosowane w tych wszystkich porównaniach. Drodzy Państwo, ale to jest materiał na oddzielną analizę. Jeszcze chwilkę poświęcę na skomentowanie dwóch kwestii, które pojawiły się na czacie. Tylko, że... Nie widzę początku tego wątku. A jest, bardzo ciekawe jest powiązanie środowisk konserwatywnych z dezinformacją. Proszę Państwa, ja bym był bardzo ostrożny w formułowaniu tego rodzaju wniosków. Dzisiaj miałem okazję wejść w króciutką dyskusję na temat strachu w ogóle strachu przed zagrożeniami związanymi z biologią i badania dostarczają nam zupełnie zaskakujących informacji. Oczywiście można pewnie sobie wyciągnąć taki wniosek, że w rodzinach konserwatywnych dzieci bardziej się boją, bo konserwatywna rodzina to jest również przemoc, znaczy zezwolenie na jakąś tam formę przemocy w rodzinie w ramach wychowawczych, więc być może te dzieci są bardziej przestraszone od początku, żyją bardziej w stresie ze względu na przykład na wiarę, na religię, którą często konserwatyści też się posługują w codziennym życiu, czyli kara musi, prawda, być za przewinienie i jest wizja piekła, którą roztacza się no, od bardzo młodych lat. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ badania mówią jednoznacznie, że gotowość do strachu, do uogólniania strachu wynika tak naprawdę
z tego, co przeżyliśmy jako młode osobniki, jeżeli pewne sytuacje w naszym mózgu kojarzą się ze strachem, to jesteśmy znacznie bardziej predysponowani do uogólniania takich reakcji w późniejszym życiu i reagowania w podobny sposób na sytuacje, które w jakiś sposób przypominają tamte zdarzenia. Natomiast czysta taka dezinformacja, że ktoś coś powie, czy bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, czy bardziej groźnie zbuduje taką czy inną wizję jakiegoś zagrożenia, to nie do końca przekłada się na to uczucie strachu, które towarzyszy osobom reagującym na to, co słyszą. Więc oczywiście wiara w to, że my poprzez szerzenie wiedzy, informacji w jakiś sposób stresujemy ludzi, no jest oczywiście znowu wypaczeniem myślenia o sposobie reagowania na otoczenie, na otaczający świat przez człowieka, bo człowiek jednak reaguje pewnymi emocjami, które zbudował sobie przez jakieś swoje doświadczenie życiowe i to jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jego reagowanie na świat, a nie to, co w danym momencie usłyszał czy zobaczył. No ale tu nieudolnie próbuję wejść w obszar, który nie jest, ja to mówię jako kompletny intuicjonista, a nie jako fachowiec. W tej dziedzinie mamy dzisiaj fachowca i przy okazji możemy oczywiście o to zagadnąć, ale dzisiejszy temat będzie bardziej powiązany z kwestiami pracy i zmęczenia tą pracą, oczywiście w rozumieniu zmęczenia umysłowego. Jest z nami już pan doktor Tomasz. Bardzo proszę, panie doktorze, o włączenie kamery i mikrofonu. Staram się podprowadzić tak, żebyśmy około 20 rozpoczęli. O, ja już widzę. Zróbmy próbę dźwięku. Dzień dobry. Super. Super. Próba jest pozytywna, to jeszcze zrobimy próbę udostępnienia ekranu. Piąta ikona od góry, dwa takie monitorki. Proszę sobie to uruchomić i za chwilę zobaczymy ekran pana komputera. Ja już go widzę. Wydaje się, że wszystko działa. Drodzy Państwo, przedstawiam naszego gościa. Jest z nami pierwszy raz. Pan doktor Tomasz jest psychologiem, psychoterapeutą, jest również seksuologiem, jest również doktorem nauk o zdrowiu i dużo robi w naszym środowisku, ponieważ też ma, jeżeli nie zdradzam tu jakiś osobistych informacji, ma korzenie medyczne, rodzinne, więc stąd też pewnie silne zainteresowanie naszym środowiskiem od tej strony zawodowej. Doktorze, zapraszam do rozmowy na temat wypalenia zawodowego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to przedstawienie. To jeden slajd nam przepadnie. Chciałem też między innymi Państwu się zaprezentować, żeby troszeczkę też uwiarygodnić swoją obecność. Zacząłbym może od tego, że gorąco Państwa zachęcam do też komentowania, zadawania pytań czy szerokiej aktywności w trakcie. Ja będę starał się monitorować czat, ale mam takie doświadczenie, że często to ucieka, te wątki są szybkie, więc ewentualnie też może ktoś z Państwa się zdecyduje zabrać głos tak werbalnie. Porozmawiamy o wypaleniu zawodowym i chciałbym Państwu zaprezentować ten temat w taki sposób, żeby w ogóle zatrzymać się na chwilę przy tym, dlaczego wypaleniu zawodowemu warto poświęcić czas. Będę chciał Państwa też nieco uczulić na to, w jaki sposób to wypalenie można rozumieć, czym się przejawia, jakie są konsekwencje i przede wszystkim jak sobie można z nim radzić, bo wyobrażam sobie, że to jest coś, co pewnie dla wielu osób jest jakoś szczególnie istotne.
Tak jak pan doktor mnie przedstawił, to ja tutaj nie będę się specjalnie zatrzymywać. Rzeczywiście to, co myślę, że jest ważne, to jest to, że miałem kontakt duży z lekarzami w zakresie współpracy, kiedy pracowałem na Uniwersytecie Medycznym. Teraz z lekarzami i lekarkami bardzo często współpracuję terapeutycznie. I to, co jest właśnie ważne, to jest to, że ten kontakt pokazuje bardzo wyraźnie, w jaki sposób wypalenie zawodowe wpływa nie tylko na jakość życia zawodowego, ale także pokazuje, w jaki sposób to życie osobiste potrafi cierpieć. I myślę, że do tego, że o tym warto pamiętać, kiedy będziemy właśnie mówić o konsekwencjach, tutaj na pewno o to zahaczymy. Ale przechodząc do rzeczy, to, co jest ważne, jeśli chodzi o wypalenie, to jest to, że wypalenie dotyczy każdego wykonywanego zawodu, to znaczy każdy pracownik może się wypalić, natomiast rzeczywiście najczęściej, czy często o wypaleniu mówimy w zawodzie na przykład medyka, ponieważ ma on swoją specyfikę. Ta specyfika wiąże się między innymi z tym, że jest tutaj kontakt z drugim człowiekiem i to jest bardzo, bardzo istotne zagadnienie, ponieważ ten kontakt sam w sobie potrafi być obciążający, ale też specyfika tego kontaktu, czyli kontakt oparty na zaufaniu, na odpowiedzialności, ale też na konfliktach i kontakt, w którym zawarte jest bardzo duży element cierpienia, przynajmniej no jest taka możliwość, że to cierpienie występuje. Oczywiście różne specjalizacje różnie to natężenie tego cierpienia jakoś doświadczają. Myślę, że definicja jako taka nie jest najistotniejsza. To, co jest z definicji ważne, to jest to takie pojedyncze pojęcia, jak wyczerpanie, jak cynizm, jak odniesienie się do pracy i do wysokich wyników. To są takie hasła, do których będę jeszcze nawiązywać. Dlaczego warto mówić o wypaleniu zawodowym? Ponieważ jest to bardzo, bardzo powszechne zjawisko, zwłaszcza w zawodzie lekarza. Badania, które są prezentowane, są bardzo różne, ale jakby poziom wypalenia w populacji lekarzy i lekarek sięga 75%. Pewnie znajdą się też jeszcze bardziej drastyczne wyniki. Myślę, że to jest ważne, ponieważ jest to bardzo powszechne zjawisko, ale co też istotne, często bardzo ignorowane. I zacznę od końca, to znaczy jest ignorowane systemowo. Raczej znaczna część pracodawców, zarówno w takim wymiarze sektora prywatnego, jak i publicznego, a przede wszystkim decydenci nie mają jakiegoś systemowego pomysłu na to, w jaki sposób stosować profilaktykę, prewencję wypalenia zawodowego. Jest to ani też jaką ofertę można złożyć osobom, które rzeczywiście z powodu tego wypalenia cierpią. Trochę sprowadza to do takiej sytuacji, w której ja mogę liczyć po prostu na siebie, ewentualnie na wsparcie najbliższego otoczenia zawodowego. No i myślę, że to jest nieprzyjemny wniosek, ale bardzo, bardzo ważny. Też zwracam uwagę na to, że wypalenie najczęściej traktowane jest właśnie z perspektywy konsekwencji i później ewentualnie metod radzenia sobie z nim. Natomiast bardzo ważna jest profilaktyka, zapobieganie i tu niestety doświadczenie zarówno takie empiryczne, ale też kliniczne pokazuje, że często lekarze albo nie wykonują żadnych działań, albo wykonują je w sposób taki śladowy gdzieś w tle, jeżeli im czas pozwoli, albo podejmują pewne działania, ale nie zawsze one muszą być skuteczne. Jest to zrozumiałe, to też sobie o tym opowiemy. Chciałbym zwrócić uwagę na aspekt
znowu jeszcze taki populacyjny troszeczkę. Wypalenie zawodowe bardzo często omawia się z perspektywy takich rzeczy jak wyczerpanie emocjonalne czy poziom depersonalizacji. I jeżeli Państwo zwrócicie, tutaj cytuję takie badanie, jego bibliografię przedstawię na końcu, ono uwzględniało lekarzy rezydentów, specjalistów i ujęto taką roboczą nazwę lekarzy hospicyjnych jako taką grupę kontrolną, grupę porównawczą. Warto zwrócić uwagę na to, że tak jak przy wyczerpaniu emocjonalnym, to lekarze rezydenci wykazują się, podobnie jak lekarze specjaliści, niskim poczuciem wyczerpania emocjonalnego, to jest pomarańczowy kolor, natomiast dosyć wysokim, bo to jest ten ciemnozielony, to jest podobne. Tak, jeśli chodzi o poziom depersonalizacji, to widać, że jest tutaj pewna różnica. Lekarze rezydenci około 40% wskazują na umiarkowany lub wysoki poziom depersonalizacji, natomiast lekarze specjaliści są tutaj bardziej spolaryzowani. To jest istotne, ponieważ jak Państwo możecie zobaczyć, to dynamika procesu wypalenia zawodowego jest bardzo specyficzna. To znaczy, jeżeli pomyślimy o lekarzach, którzy rozpoczynają swój staż, tak, czyli jeszcze przed egzaminami końcowymi. Tutaj to nie są osoby, które dopiero z wypaleniem zawodowym się będą stykać. One już są wypalone, ponieważ wchodzą w życie zawodowe, takie jedno prezawodowe, już z pewnym obciążeniem ze studiów. Myślę, że Państwo, jak sobie przypomnicie swoje lata studenckie, być może to było wcześniej albo później, to jeżeli pomyślimy o tym, o takim pojęciu wypalenia akademickiego, to jest specyficzna forma wypalenia zawodowego. Myślę, że dla wielu z Państwa tego typu zjawisko jest, jakoś tam się kojarzy, jakoś może ktoś z Państwa się uśmiechnął, może ktoś z Państwa się zadumał, ale studia potrafią wypalać. I w momencie, kiedy lekarz rozpoczyna staż, już startuje z jakiegoś poziomu. Zazwyczaj ten staż ze względu na swoją specyfikę nie wypala bardzo, ale jest bardzo wysoki pik w czasie rezydentury. I to jest, można zobaczyć, że okres specjalizacji jest też czasem, który wypala, natomiast rezydentury to jest czas takiego bardzo wysokiego tąpnięcia, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, co może niekoniecznie jest intuicyjne, ponieważ najczęściej kojarzy nam się wypalenie z upływem czasu, z takim wykresem po prostu liniowym, skośnym, no on ma swoją specyficzną dynamikę. Zastanawiam się, jeżeli mogę zachęcić Państwa do rozmowy, tak? No ja mam chociażby... Ja mam pytanie, przepraszam, nie chcę... Super, bo właśnie chciałem zaprosić Państwa do jakiegoś skomentowania tych wyników, na ile one są zaskakujące, na ile intuicyjne. No właśnie, moje pierwsze pytanie jest takie, czy jest tylko jedno wypalenie, czy to jest jednak worek pojęciowy, w który wkładamy różne stany, no bo nie wyobrażam sobie, że mówimy o wypaleniu zawodowym człowieka w mojej pozycji, czyli 35 lat pracy i już prawie wszystko widziałem i entuzjazm z roku na rok pewnie maleje, a może nawet już właśnie gdzieś tam w jakichś obszarach doszło do wypalenia, czyli już mi się nie chce, tak? W cudzysłowie, tak to nazwę. No i nie chce mi się wierzyć, że to jest to samo, co odczuwa 30-latek, który właśnie jest na drugim roku czy trzecim roku rezydentury, prawda? Który ma prawdopodobnie głowę pełną ideałów, chciał zrobić mnóstwo i wydawało mi się, że medycyna to jest fantastyczna przygoda, no a życie go ściąga na dół. Ja bym mam bardzo dużą potrzebę odbicia tego pytania do Państwa uczestników, być może na przykład do osoby, która właśnie jest w trakcie rezydentury i być może ktoś z Państwa miałby taką chęć podzielenia się, jak on to widzi, bo
Ja też no, jestem psychologiem, więc też mam inną trochę perspektywę, a nie chcę wypowiadać się w imieniu państwa. Jasne. Drodzy Państwo, zachęcamy do komentowania. Pojawił się pierwszy taki komentarz, ale jeszcze nie na konkretnie to pytanie. Problem polega na tym, że lekarzy jest mało, pracujemy dużo. Ja bym to w ogóle uogólnił, bo przecież tak samo możemy powiedzieć o pielęgniarkach, możemy tak samo powiedzieć o, nie wiem, fizjoterapeutach, czy wielu zawodach jest niedobór, czy jest poczucie niedoboru personelu. W związku z tym, jeżeli personelu brakuje, no to są obciążenia zwiększane, prawda? Czyli ta grupa, która pracuje, jest przeciążana. Przyjmujemy dużo pacjentów w krótkim czasie. Dziś trafiłem na określenie funkcjonowanie w niedoczasie, czyli zbyt dużo obowiązków w zbyt krótkim czasie. No ja nieraz widziałem gabinety. To chciałbym tak naprowadzić Państwa, jakbyście Państwo byli chętni podzielić się takim przemyśleniem, czy trochę z takiego poziomu, nie z jakiego powodu się wypalam, tylko jak ja się wypalam. Czy ja się wypalam, bo no właśnie, czy ja będąc na przykład w okresie rezydentury mam poczucie, że mogę się wypalić, czy to jest takie samo wypalenie, jakie może mieć lekarz z 30-letnim stażem? Ponieważ tak specjalnie troszeczkę to precyzuję, bo za chwilkę będziemy rozmawiać o przyczynach, nie chciałbym tego wyprzedzać. Dużo zależy od szefa oddziału, kierownika specjalizacji. Tutaj nie widzę całej tej wypowiedzi, problem polega. Już zaraz ją pokażę na ekranie. Tak, widzę. Okej. To jest bardzo ważny głos, prawda? Bo tak jak pan doktor tutaj wspomniał o tym, że na przykład dużo już pan przeżył, widział, może być może doświadcza pan takiego poczucia, że już się nie chce. To jest z perspektywy osoby, która właśnie dużo przeżyła, dużo widziała, ale osoby, która wyobrażam sobie, że ma też pewną samodzielność, chociażby no tak specjalizacja daje taką samodzielność. Lekarz rezydent jest bardzo zależny, od przełożonego, tak? Być może od ordynatora, być może jeżeli tam jest szef kliniki, od szefa specjalizacji, od różnych lekarzy specjalistów, od kolegów starszych takich wiekowo po prostu, którzy mają troszeczkę dłuższy staż, nierzadko także od pielęgniarki oddziałowej, która także ma swoją władzę na oddziale i silną pozycję. I myślę, że to, co pan doktor się zapytał, czy są różne formy wypalenia, ja bym tutaj powiedział, że pewnie różnie można przeżywać swoje wypalenie. W różny sposób, różne jakby nie przyczyny, tylko różne rejony nas wypalają. Inaczej będzie się wypalał lekarz, który pracuje w onkologii, inaczej może się wypalać na przykład lekarz, który pracuje na pediatrii, inaczej jeszcze lekarz z SOR-u, bo Państwo, to jest dla Państwa oczywiście truizm, ale Państwo no jesteście bardzo zróżnicowani jako grupa w zakresie swoich specjalizacji, w zakresie swoich doświadczeń. Ktoś pracuje na oddziale, ktoś pracuje w instytucie naukowym, ktoś bardziej komercyjnie, ktoś dyżuruje, nie dyżuruje. To jest miszmasz. I nie wiem, czy pan doktor jakby tutaj, czy to satysfakcjonuje tego typu pomyślenie o tym. Tak, znaczy ja to w ten sposób chcę tutaj gdzieś powiedzieć, że mechanizm takiego stopniowego tracenia zainteresowania pracą, dlatego że już jestem starzejącym się osobnikiem, który wiele widział, właśnie już jakby w cudzysłowie się wypalił, bo już jest zmęczony po prostu fizycznie, psychicznie, tym wszystkim, co że tak powiem, już spotkało go w pracy. Od sytuacji, gdy
wypalenie jest jednak reakcją na stres. I ja bym sobie tak to wyobrażał, że ten młody doktor, który przychodzi, czy młoda pielęgniarka na dyżur i jest obarczony wysokim poziomem stresu ze względu na przeciążenie, na to właśnie zwierzchnictwo, którego tam jeszcze często kontroluje, czy wręcz negatywnie wpływa, może czasem nawet mobbinguje, prawda? I wtedy to wypalenie wynika z zupełnie innych mechanizmów, prawda? Ja nie wypalam się dlatego, że czuję się zestresowany. Jeżeli miałbym teraz określić mój nastrój, to on będzie właśnie wynikał z tego, że czuję się starszy, częściej się męczę, szybciej się męczę i pewnych zadań się nie podejmuję, ponieważ już mi się w cudzysłowie nie chce, tak? Natomiast nie odczuwam stresu w pracy. Nie odczuwam sytuacji, która by powodowała moją frustrację, bo na przykład, nie wiem, mój ordynator czy dyrektor mojego szpitala mnie gnębi nadmiarem zadań, jest wciąż przeciążenie obowiązkami, jednocześnie brak satysfakcji z wykonanej roboty, no bo cały czas ona jest krytykowana, prawda? Więc tutaj chciałem to zaznaczyć, że jeżeli mechanizmem wypalenia jest ten stres, który nas spotyka na każdym kroku w pracy, to rzeczywiście można się wypalić w ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy, prawda? Ja myślę, że tutaj nie uda nam się uciec od tych przyczyn, tym bardziej, że jak przyglądam się, co się dzieje na czacie, to Państwo się tymi przyczynami dzielicie i okazuje się, że ich jest dużo. Też tutaj zatrzymała mnie taki wpis, czy zmęczenie fizyczne przepracowanego specjalisty jest wstępem do wypalenia, czy czymś nie zależy. To jest super pytanie, to jest bardzo ważne pytanie i proponuję, żebyśmy do niego przeszli. To, co bym chciał, no właśnie, tutaj się na tym skupić, na tych przyczynach i tak dać Państwu tą przestrzeń i czas, żebyście Państwo tymi przyczynami się podzielili. Rozumiem, że to się pojawia właśnie w taki sposób. Coś tutaj kliknąłem. Już ja będę sterował, tak. Super, że padły tutaj, tak sobie to przypomnę, nie? Państwo mówiliście o tym, że właśnie, że tutaj pojawiło się zmęczenie, że stres, że przepracowanie, że za dużo biurokracji, że za mało wsparcia ze strony personelu, bo rozumiem, że tutaj pojawiły się głosy, że też brakuje wsparcia ze strony pielęgniarek czy pomocy, czy właśnie nie ma tych lekarzy wystarczająco dużo na oddziale. Staram się jakoś tak na bieżąco tutaj przelatywać i sobie przypominać, co do tej pory padło. No właśnie, tutaj też widzę wypalenie emocjonalne się pojawia, takie pojęcie, ciężko chory, terminalnie chory pacjent, bardzo dużo rzeczy. I teraz zwróćcie Państwo, ja pozwoliłem sobie na zastosowanie takiego wybiegu, że przygotowałem przyczyny, które spodziewałem się, że Państwo wymienicie i założyłem, że, bo z tym się spotykam bardzo często, zarówno jak od strony takiej dydaktycznej, jak i od strony terapeutycznej, że pojawiają się takie powody, jak na przykład brak satysfakcji, jak rutyna, jak zmęczenia, jak spadek motywacji, jak trudne sytuacje z pacjentami, na przykład, nie wiem, pacjent, który zachowuje się agresywnie, pacjent, który jest pogrążony w jakimś olbrzymim lęku, który nie współpracuje, nie jakoś tak bardzo opornie podchodzi do procesu leczenia, być może bezradność. Zastanawiam się, w jakim stopniu, w jakim natężeniu tego typu problemy Państwu przychodzą na myśl, ale to jakby rodzi pewne takie pytanie, to znaczy, czy te rzeczy, które tutaj ja wymieniłem i te, którymi Państwo się podzielili, to czy to są przyczyny, czy to są skutki? I to pytanie jednej z pań, czy zmęczenie fizyczne jest jakimś wstępem do wypalenia, czy czymś niezależnym, no właśnie, czy zmęczenie jest
przyczyną wypalenia, czy jest konsekwencją wypalenia, czy brak satysfakcji jest przyczyną, czy konsekwencją, czy brak motywacji. I tu Państwu uprzedzę, że te konsekwencje są często bardzo, bardzo podobne. I to, od czego bym tak naprawdę chciał zacząć, tak naprawdę tu się zaczyna najważniejsza część mojego wystąpienia, to jest to, że wypalenie zawodowe to jest proces. I to jest też odpowiedź na pytanie pana doktora, to znaczy wypalenie zawodowe nie jest stanem, to jest pewien zwrot językowy, to jest pewien taki skrót myślowy, kiedy ja mówię wypaliłem się i ja się wypalam. I jeżeli pomyślimy właśnie o takiej spirali, o takim lejku, jak Państwo tutaj widzicie, to wraz z tym taką linią pochyłą ja zaczynam się kręcić coraz bardziej, coraz szybciej, spadam do jakiegoś centrum, spadam na to dno. I na ten proces wpływa wiele czynników, które mogą przyspieszać jego dynamikę albo ją spowalniać. I tu jest takie zdanie, które muszę się Państwem z tym podzielić, chociaż wiem, że ono nie brzmi dobrze, to znaczy wszyscy Państwo, ja też, się wypalimy, bo nie jesteśmy w stanie uciec od procesu wypalenia zawodowego. Ze względu chociażby na te właśnie punkty, które zostały wymienione, typu ta zależność, ta biurokracja, no nie mamy na to wpływu. Taki jest ten zawód, że niektóre rzeczy się pojawiają i to wypala. Dobra wiadomość jest taka, że nie każdy wypali się w taki stereotypowy sposób. Ja sobie wyobrażam właśnie takiego lekarza wypalonego, w cudzysłowie, który właśnie jest jakoś tam już leciwy, przepracował wiele lat i on mówi, że no, nie wiem, przychodzi nowy student z kliniki albo właśnie stażysta albo rezydent, mówi dziecko, oni tak wszyscy poumierają, to nie ma sensu. Nie każdy jakby doświadcza takiego stanu. Jest bardzo duża szansa, że przy odpowiednich staraniach możemy wpływać na dynamikę tego procesu. Nie zatrzymamy go, ale możemy go spowalniać. I to też się odnosi właśnie temu, co towarzyszy rezydentom, co towarzyszy specjalistom, co towarzyszy innym zawodom medycznym, tak? Czy to pielęgniarkom, czy fizjoterapeutom. Różne czynniki będą miały wpływ, różna charakterystyka danej specjalizacji, danego etapu będzie rzutowała na to, że coś innego będzie dawało wiatr w żagle, a coś inne będzie spowalniało. Niestety jest tak, że te spowalniacze są zależne bardziej od nas, to znaczy od tego, czy my je wprowadzimy w życie, natomiast te przyspieszacze albo są niezależne od nas, albo wynikają niekiedy z naszych zaniedbań. Znowu tutaj jakąś mam chęć, potrzebę zapytania się, czy to do Państwa przemawia, czy coś Państwu wnosi tego typu spojrzenie. To jest też pytanie do Pana doktora, bo trochę odpowiadam na pytanie, które wcześniej Pan zadał, a propos mówienia o wypaleniu jako stanie. Znaczy, jeżeli o mnie chodzi, to ja z tym absolutnie nie mam problemu. Rozumiem, że jest to pewnego rodzaju proces, który zaczyna się w dniu, kiedy idziemy do pracy, a kończy się być może w dniu, kiedy z pracy rezygnujemy, tak? Ja bym powiedział, że on się zaczyna właśnie jeszcze na studiach. No tak, to jest bardzo ciekawy wątek. To jest bardzo ciekawy wątek, to o czym Pan powiedział, bo nigdy tak nie myślałem o studiach, tak szczerze powiedziawszy, a teraz jak sobie o tym myślę, to
no przecież 6 lat pracowaliśmy w pewnej grupie, z pewnymi, spotykaliśmy się wykładowcami, z pewnymi sytuacjami klinicznymi, potem coraz więcej praktyk na oddziałach szpitalnych, prawda? Więc też ten student i status studenta różny jest oczywiście w różnych uczelniach. Ja akurat miałem sporo szczęścia, bo nie miałem poczucia kompletnej bezradności jako student, ale no, znam sytuację doskonale, gdzie już na studiach ludzie byli mocno uszkodzeni samym procesem studiowania. Więc zgadzam się z tym, że to się może zaczynać na studiach, a może nawet i wcześniej, na wcześniejszych etapach edukacji, jeżeli one były jakieś nieszczęśliwe czy opresyjne, o tak może lepiej to powiedzieć. Natomiast wrzucę jedną rzecz, że też myślę, że warto o tym pamiętać, to znaczy nie wszystko, co wpływa na wypalenie, musi być jakąś przejawem, nie wiem, jakiejś patologii, jakiejś nieprawidłowości, to znaczy no oczywiście, że mobbingujący przełożony to jest patologia i jednoznacznie będzie wpływała na potęgowanie procesu wypalenia, ale wypalające będzie nawet to, kiedy ja robiąc wszystko, co jest w mojej mocy dla podreperowania czy uratowania życia zdrowia pacjenta, nie zawsze mam na to wpływ. No tak? Pewnie, tak. I to też będzie mnie wypalało, moja bezradność, która jest trudna, ale nie jest patologią. Jest czymś naturalnym, że my w życiu bywamy bezradni. No jest tu taki bardzo ciekawy wpis. Mam 31 lat stażu pracy w szpitalu, jestem pielęgniarką, mamy pacjentów starszych, dużo psychos, ciężkie stany, reanimacje i zgony. Nie mamy czasu często ani na posiłek, ani na potrzeby fizjologiczne i przez tyle lat pracy nawarstwianie się dodatkowych obowiązków. No tu nie ma mobbingu, w cudzysłowie, tak, oczywiście, nie ma tutaj jakiejś patologii, no jest po prostu, tak wygląda praca w medycynie, tak, szczególnie jeżeli pracuje się z pacjentami w internie, prawda, neurologii, nie wiem, kardiologii, no to mamy do czynienia po prostu z większości przypadków medycyną geriatryczną, prawda, i tutaj nie ma fajerwerków, ani sukcesów na miarę wyleczenia, nie wiem, dziecka z zespołu hemolityczno-mocznicowego, prawda, które wchodzi, znaczy wjeżdża na noszach przez OIOM, a wychodzi na własnych nogach. Więc to jest, takich sytuacji my znacznie rzadziej oczekujemy w onkologii, w hematologii, prawda, gdzie no, ten poziom akceptacji złego rokowania moim zdaniem też jest wyczerpywalny, tak? Ja myślę, że to jest właśnie bardzo ciekawy ten wpis, bo tutaj pani napisała w moim odczuciu o dwóch stronach medycyny, tej takiej naszej rzeczywistej, to znaczy z jednej strony ta taka niezależna od specjalistów, czyli no właśnie psychoza, ciężki stan, reanimacja, zgon, no to tak jak pan doktor powiedział, to są rzeczy, które są rzeczywistością, ale to, że nie ma czasu na posiłek, na to, żeby zrobić siku, czy żeby napić się kawy, no to już jest przejaw patologii systemu. I to jest właśnie idealny przykład tego, jak różne czynniki na nas oddziaływują, że to wypalenie to nie jest jedna rzecz, tylko to jest bardzo, bardzo dużo różnych, najróżniejszych rzeczy. To też pokazuje bardzo istotny kawałek, to znaczy wypalająca może być śmierć pacjenta i nie dla wszystkich, ale dla wielu osób to jest taki duży strzał, duża porcja takiego zjadacza moich sił, ale no ci pacjenci też nie umierają codziennie najczęściej, prawda? Nie zwłaszcza w ramach opieki jakiejś konkretnej osoby. Ale takie rzeczy, kiedy ja zaczynam pracę i nagle nie mam pojęcia, kiedy minęło 7 godzin, a ja ani razu siku nie zrobiłem, to są takie codzienne duperele, które się sumują.
I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że wypalenie to nie są tylko i wyłącznie fajerwerki. Wypalenie to są też takie małe kamyczki, które pojedynczo w ogóle nie, byśmy nawet nie zwrócili na nie uwagi, ale jak one się dzieją często, długo i przewlekle, to nabierają bardzo dużego ciężaru. Mm-hmm. No, bardzo ciekawy wątek z tym takim, bo myślę, że to jest, przynajmniej w moim pokoleniu, to była klasyka gatunku, że się pracowało do oporu, tak? I nie miało się czasu na wyjście na śniadanie, nawet się to źle kojarzyło, jak się mówiło, że idę na przerwę, to wszyscy patrzyli i tak raczej no, człowiek się czuł winny, że idzie odpocząć. Nie mówię o przerwie na papierosa, czy tam przerwie czysto jakiejś technicznej, tak? Tylko mówię o czymś takim, że ktoś na przykład mówił po dyżurze, idę do domu, bo to jest normalny układ, że się po dyżurze schodzi na odpoczynek, prawda? I w moim pokoleniu było to często źle widziane, tak mówiąc kolokwialnie, bo trzeba było zrobić robotę, a to oznaczało kolejne godziny spędzone na dyżurze, prawda? Już wtedy w roli jakiegoś tam wspomagacza zespołu, prawda? Więc to pewnie my nasiąkamy takim stylem pracy. I zapominamy o tym, że o 12 powinien być, nie wiem, czas na zjedzenie czegoś i trzeba by właśnie pójść się wysikać i może nawet, nie wiem, odetchnąć świeżym powietrzem przez otwarte okno, prawda? Żeby to był ten moment przerwy w pracy wykorzystanej po to, żeby ten mózg odpoczął. Ja się podzielę z panem doktorem, bo tutaj przed moim dzisiejszym wystąpieniem rozmawialiśmy. Pan doktor wspominał o różnych bolączkach, z którymi państwo się mierzycie w związku z dbaniem o higienę, chociażby mycie rąk. Ja wielokrotnie spotykam się w gabinecie z takim komentarzem, że ja nawet nie mam kiedy rąk umyć. Co nie zawsze jest wynikiem braku rozumienia ważności, co po prostu no właśnie tego, no tej patologii, tak, która jest, że takie rzeczy jak właśnie, nie wiem, przygotowanie się między jednym a drugim pacjentem jest luksusem, a nie powinno być, tak. Ja bym tutaj zaproponował, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, to znaczy jeżeli pamiętamy, że wypalenie to proces, że ma tą dynamikę, jest modyfikowalny, chociaż nie zatrzymywalny, to spójrzmy na to, co się dzieje. Na sekundkę tak podsumujmy te przyczyny, to znaczy to są... Tych przyczyn jest bardzo dużo. Ja wyciągnąłem takie, które nie zawsze pojawiają się w badaniach, natomiast bardzo często pojawiają się w gabinecie i coś, co nie zawsze jest takie intuicyjne. Pierwsza sprawa, praca oparta na relacji. To jest bardzo istotny kawałek. To znaczy państwo jako przedstawiciele ochrony zdrowia, tak to powiem, szeroko bardzo, nawiązujecie relacje z pacjentami. To jest specyficzna relacja, to nie jest relacja towarzyska, to nie jest relacja partnerska, koleżeńska, to jest bardzo szczególna relacja zawodowa, lekarz-pacjent, pielęgniarka-pacjent, fizjoterapeuta-pacjent, relacja, która jak każda relacja wiąże się z ponoszeniem kosztów. Ja z relacji czerpię, mam potencjał, żeby czerpać, ale ja w relacje muszę dawać. Jeżeli ja nie daję w relacje, to relacja nie powstaje. Dokładnie tak samo jak w związku. Mam nadzieję, że państwo tutaj mnie dobrze zrozumiecie. Ja nie chcę mówić, że to jest tożsame, ale pewien mianownik jest wspólny. Jeżeli ja nie angażuję się w związek, jeżeli ja nie daję w związek czegoś od siebie, to ten związek nie powstanie. Natomiast druga osoba też będzie dawać tyle w tą relację, na ile będzie widziała moje zaangażowanie. Jeżeli nie będzie tego widziała, to sama nie będzie chciała dawać. No i teraz to jest trudne, no bo oczekujemy zaangażowania pacjentów w leczenie, ale super byłoby uniknąć kosztów, które
my musimy włożyć w ten kawałek kontaktu z drugą osobą. Te koszty są najróżniejsze, tutaj za chwilkę do nich wrócimy. Mam nadzieję, że to jest mniej więcej jasne, o czym mówię. Jeżeli nie, to ja oczywiście będę doprecyzowywać. Kolejna sprawa, czyli no niewystarczające strategie radzenia sobie ze stresem. Jesteśmy w pewnym w stresie, o którym pan doktor też mówił, jest takie pojęcie stresu zawodowego jako specyficznego rodzaju stresu, którego doświadczamy w miejscu pracy. I co jest bardzo ważne, nie stres jest problemem, bo stres poza takim stresem ekstremalnym jest naturalnym elementem naszego życia. To, co jest ważne, to jest to, jak my sobie z tym stresem radzimy. Ja nie jestem w stanie uniknąć stresu, nie jestem w stanie często nawet ograniczyć tego stresu, ale jeżeli już doświadczam reakcji stresowej, to czy moje strategie radzenia sobie są świadome, są konstruktywne? Bardzo prosty przykład. Strategie radzenia sobie ze stresem są bardzo indywidualne, więc każdy musi znaleźć swoje. Ale jednym z takich popularniejszych strategii, no to jest na przykład aktywność fizyczna. W niej nie ma raczej nic złego. Oczywiście z umiarem. Natomiast inną bardzo skuteczną strategią radzenia sobie ze stresem to jest na przykład alkohol. On jest skuteczny, bo on bardzo tak sprawnie i efektywnie wpływa na wyregulowanie się. Natomiast rozumiemy, że na wielu różnych poziomach to nie jest konstruktywna strategia, bo uzależnia, bo powoduje szereg szkód i spustoszeń w naszym organizmie. Więc jaką strategią ja dysponuję, jaka jest jej charakterystyka? Bardzo ważny kawałek to jest to, jakimi zasobami mogę dysponować i czy ja umiem nimi efektywnie dystrybuować. To znaczy zasobem może być moja strategia radzenia sobie ze stresem. Zasobem może być na przykład właśnie wspierający i taki wartościowy przełożony. Zasobem może być moja na przykład asertywność. I teraz to, z czym ja się spotykam, to jest to, że są osoby, które mają czasami deficyt zasobów, dużo częściej są osoby, które mają zasoby, ale nie potrafią do nich dotrzeć. Czyli tak jakbyśmy to porównali, coś, co jest w ciemnym pokoju, tak? Tam mogą być wiele rzeczy, ale póki jest zgaszone światło, to jak nie widzę, więc z nich nie skorzystam. I to, co jest kolejnym, trzecim elementem, to jest to, czy ja umiem z tych zasobów efektywnie korzystać, czy ja wiem kiedy, jaki i w jaki sposób zastosować. No właśnie, nieregularne godziny pracy i snu to są takie rzeczy, które bardzo często są wspominane, nie tylko z takiej perspektywy, że to rozregulowuje organizm, że to powoduje zmęczenie, że to utrudnia takie codzienne funkcjonowanie, ale też, że to wpływa na przykład na życie rodzinne. Zarówno rodzinne typu partner, partnerka, mąż, żona, ale też rodzinne w znaczeniu chociażby, nie wiem, rodzice, rodzeństwo, które czasami ma kłopot ze zrozumieniem, dlaczego nie możesz być na świętach, albo no to weź oddaj ten dyżur, nie? Albo dlaczego się nie zamienisz. To są takie no dosyć może prozaiczne, ale jedne z wielu przykładów sytuacji, w której te godziny tutaj rzutują. Niska samoocena, będziemy też, o to jeszcze tutaj będę chciał zahaczyć, ale to jest bardzo ważny kawałek, bo niska samoocena, czy generalnie samoocena wiąże się z takim wymiarem, jak poczucie sprawczości, jak poczucie pewności siebie, jak poczucie własnej wartości. Taki przykład, z którym może nie super często, ale zdarza mi się spotykać, na przykład z lekarzem, który jest lekarzem rezydentem, dopiero zaczyna swoją karierę zawodową. No jest pytanie, no czy ja jestem w stanie, czy ja nie popełnię błędu, czy ja nie powinienem, czy ja mogę wziąć na siebie odpowiedzialność za zdrowie pacjenta, stawiając diagnozę, proponując konkretne leczenie. I to jest
Problem, który z jednej strony jest takim problemem bardzo z poziomu poznawczego, z poziomu postaw, z poziomu no też jakiegoś poziomu krytycyzmu, z poziomu wsparcia, no bo właśnie no lekarz rezydent nie jest lekarzem samodzielnym, więc tutaj też pytanie, jakie on powinien mieć wsparcie ze strony różnych osób, ale przy deficytach na poziomie samooceny, niezwiązanych z życiem zawodowym, tylko z życiem osobistym, prawda? No taka sytuacja będzie szczególnie trudna. Myślę, że to jest taki przykład, kiedy życie zawodowe wpływa na życie osobiste, ale życie osobiste no, też wpływa na życie zawodowe. Frustracja, bezradność to jest chyba jasne. Deficyty w regulowaniu emocji, tutaj też tak zwrócę na to uwagę, często to się nam myli, stres i emocje to są różne rzeczy, chociaż ze sobą powiązane, ale jeżeli ja doświadczam stresu, to doświadczam stresu, a jeżeli na przykład jestem wściekły, bo pacjent właśnie zarzucił mi, że ja tutaj czyham na to, żeby nie wiem, wymusić na nim łapówkę, albo kiedy jestem przerażony, bo widzę, że pacjent, którego leczę, to nagle zaczyna się jakoś bardzo szybko pogarszać, to są emocje. No i teraz co ja mam z tymi emocjami zrobić? Badania pokazują, że zarówno wśród lekarzy, jak i pielęgniarek bardzo taką charakterystyczną metodą jest odcięcie, tak? Czyli skupienie się na stłumienie tych emocji, jakieś wyparcie ich, nie sięganie gdzieś, zakopanie bardzo, bardzo głęboko, to nie jest jakoś takie nieintuicyjne, ponieważ bardzo często to wiąże się z większą decyzyjnością, z większą sprawczością i nie zawsze to jest coś złego, tylko pytanie, co się dzieje później z tymi emocjami, bo jeżeli ja je zamiatam pod dywan, ale później z tego dywanu już nie wyciągnę, no to w pewnym momencie urośnie górka, o którą po prostu będę się potykać i której nie przeskoczę. Dlatego takie skupianie się na tym, jak wyregulować swoje emocje, jak je przeżywać w sposób świadomy, jak nie dawać się im porywać, ale też nie zawijać pod dywan, jest bardzo trudną, ale bardzo ważną rzeczą. No i oczywiście coś, co trzeba wspomnieć i zawsze o tym przypominać, doświadczanie przemocy, zwłaszcza ze strony współpracowników, ze strony przełożonych, zarówno na takim bezpośrednim przykładzie, typu nie wiem, właśnie przełożony specjalizacji, ordynator, ale też takiej przemocy dalej idącej, nie wiem, dyrektor szpitala, tak, czy tam jakiś dyrektor do spraw medycznych, czy ktoś tam. Jest to zjawisko, które niestety w ochronie zdrowia jest bardzo, bardzo powszechne, bardzo często spotykane i co równie jakoś dla mnie osobiście przejmujące, rzadko definiowane, bo wielokrotnie spotykam się z takim podejściem, że coś się u nas dzieje, ja mówię, że mi to brzmi właśnie jak mobbing, a ktoś mówi, nie, no taki jest standard, tak wygląda oddział, wszędzie tak jest, nie, bo u nas to jeszcze nie jest tak źle, bo u nas to przynajmniej nie krzyczą. I to jest bardzo, bardzo poważny problem, który jest trudno sobie z nim poradzić bez wsparcia systemowego, natomiast które no, ma swoją taką specyfikę, że bardzo intensywnie oddziaływuje, a niestety jest często przewlekły. Jak tutaj zawsze zachęcam Państwa do komentowania, do jakiegoś tutaj zatrzymywania mnie, ale też chciałbym przejść do konsekwencji, ponieważ mówiąc o przyczynach, można się bardzo łatwo tak zatrzymać na tym, no, jak generalnie jest źle i trudno, ale przyjrzyjmy się, jakby co to powoduje, co to robi. No właśnie, przewlekłe zmęczenie fizyczne i psychiczne to są takie rzeczy, to jest przykład błędnego koła, prawda? To znaczy, jeżeli ja jestem zmęczony, no to jest przejaw
mojego wypalenia, ale równocześnie, jak jestem zmęczony, to jest mi trudniej na przykład się zmotywować, to jest mi trudniej o jakiś entuzjazm do pracy. Jeżeli jestem zmęczony, łatwiej popełniam błędy, więc trudniej o motywację, więc to powoduje, że jest mi jeszcze ciężej i jestem jeszcze bardziej zmęczony. Pamiętam o rozróżnieniu zmęczenia fizycznego i emocjonalnego, ale też to jest charakterystyczne, to jest takie pojęcie zmęczenia nie podlegającego regeneracji. Jak Państwo sobie przypomnicie swój ostatni urlop, mam nadzieję, że on był jeszcze w zeszłym roku, a nie wcześniej, i byliście Państwo na wyjeździe, który był dla Was fajnym wyjazdem, takim naprawdę udanym, na którym mieliście szansę odpocząć, to prawdopodobnie część z Was po kilku może dniach, a może tygodniach czuła się, jakby tego urlopu nie było. I to jest właśnie przykład takiego zmęczenia, które bardzo trudno zregenerować, że te dwa tygodnie powiedzmy urlopu czy ileś nie przynoszą takiego resetu, jakiego byśmy oczekiwali. On jest, to jest tak, jakbyśmy na sekundę podłączyli baterię telefonu do prądu i momentalnie odłączyli. Ona szybko po prostu straci. Spadek poczucia sprawczości i wartości siebie. No i właśnie mamy znowu samoocena, która może rzutować na przyspieszenie tego procesu, ale też sama będzie momentalnie spadać, więc jeszcze bardziej będzie to przyspieszało i też taki przykład błędnego koła. Błędy zawodowe, tak, no bardzo poważna sprawa, bo no, wchodząca też w jakąś odpowiedzialność cywilną, czasami karną, ale wydaje się to zrozumiałe, prawda? Jeżeli no budzę się z myślą, o Jezu, jak mi się nie chce tam iść i czuję, że zalewa mnie pot albo robi mi się niedobrze, jak tylko przekraczam drzwi szpitala. Jeżeli pacjenci są dla mnie ciężarem i jakiejś takiej niechęci, no to łatwo o błędy, prawda? A te błędy no, powodują dalsze obciążenia. Ja tu nie mówię o bardzo poważnych błędach, takich daleko idących, ale nawet niewielkie błędy, które wyłapuję i też to podkopuje moją pewność siebie. Trudności w relacjach, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, że właśnie moje wypalenie to nie jest tylko sprawa zawodowa. Ja kończąc pracę, wracam do domu, jestem tą samą osobą, nie jestem kimś innym. Tak samo jak, nie wiem, rano kłócąc się z partnerem, partnerką powiedzmy, to napięcie tej kłótni wnoszę do pracy, tak samo po powrocie różne rzeczy, które się dzieją w pracy wnoszę do domu. Ja tak zawsze się zastanawiam, też się zastanawiam, jakie Państwo macie doświadczenia, co jest lepszą opcją, czy lekarz, który ma partnera, partnerkę, też lekarza, czy lekarz, który jakby żyje z osobą, która jest zupełnie z innej dyscypliny, bo obie sytuacje mają swoją specyfikę, na przykład czasami ktoś, kto nie jest lekarzem, może mieć większy problem ze zrozumieniem trudności, z którymi lekarz się mierzy, ale z drugiej strony czasami lekarz, jak słucha lekarza, to się zaczyna robić kominek albo spotkanie kliniczne czy odprawa, a to też nie o to chodzi, prawda, żeby tego typu sytuacje przeżywać w domu. Po drugiej stronie tego slajdu Państwo widzicie takie konsekwencje, no, które są takim przykładem no, już bardzo mocno, bardzo dużej niekiedy psychopatologii, problemy bardzo poważne o daleko idących konsekwencjach, zagrażające też życiu. One oczywiście nie pojawiają się na samym początku tego procesu, jak będziemy się myśleć o tym, jak o tym procesie, to że to nie jest tak, że to od razu, no ale przy niekorzystnych czynnikach no, mogą się pojawić naprawdę szybko.
Przykładowo, jeżeli ktoś nie jest przekonany co do drogi, którą wybrał, to jest taki osobny temat, na którym też warto się pochylić. Zawód lekarza jest zawodem, który bardzo często jest wykonywany przez osoby, które dosyć szybko podjęły decyzję o tym, co chcą robić w życiu i musiały bardzo wiele zainwestować. Niekiedy od okresu, nie wiem, jeszcze niedawno gimnazjum albo końcówki szkoły podstawowej, czy przynajmniej liceum, później 6 lat studiów, 7 rok stażu, no i perspektywa specjalizacji kilkuletniej, może właśnie jeszcze jakiś dalszy rozwój, dużo inwestycji finansowych. I na jakimś etapie ja zaczynam zadawać pytanie, czy ja chcę to robić. Czy to był na pewno mój świadomy wybór? Czy to był mój wybór? Czy ja tak właśnie wyobrażam sobie swoje życie? I co ja mam zrobić, jeżeli nie? To jest bardzo, bardzo uważam istotny kłopot. To nie dotyczy większości absolutnie, natomiast dotyczy pewnej grupy osób, które albo nie odnajdują się w tym zawodzie, albo osób, które nie wiedzą, czy się odnajdują, ale czasami bardzo trudno jest im zadać sobie to pytanie, bo się po prostu boją, że może odpowiedź będzie niekorzystna. I tego typu sytuacja, albo inna sytuacja, nie wiem, choroba w rodzinie, trudności w relacji, na przykład, nie wiem, rozwód, takie mniej trudności finansowe związane z podbiciem raty kredytu, prawda? Coś, co niekoniecznie musi mieć związek z pracą stricte zawodową, no może sprzyjać na przykład pojawieniu się takich problemów jak zaburzenia lękowe, jak depresja. I stąd bardzo prosta konsekwencja, ona jest dosyć pośrednia, ale warto ją powiedzieć. Wypalenie zawodowe potrafi być problemem, który zagraża życiu po prostu. Nie mówiąc oczywiście o uzależnieniach, o somatyzacji, o chorobach, tutaj znowu stres i jakieś takie niekoniecznie najlepsze zarządzanie tym stresem. Widzę, jak Państwo tutaj dzielicie się swoim wiekiem, kiedy podejmowaliście decyzję. No właśnie, myślę, że niewielu, nie wiem, z całym szacunkiem, tak, to nie jest żaden przytyk, ale niewielu handlowców, myślę, myśli o tym, że właśnie marzy mi się w 7 roku życia, żeby być handlowcem. Proszę Państwa, mamy tutaj całkowicie zaimprowizowany test, a właściwie pewien rodzaj surweju. Kto z Państwa chciał być medykiem? Od dziecka, w szkole średniej, w okolicy matury? No o inne nie pytamy, no bo jak ktoś już zaczął studiować medycynę, czy pielęgniarstwo, czy inne dziedziny, no to już wiadomo, że raczej chciał. Więc raczej pytamy o tą decyzję wczesną. Kiedy Państwo zaczęli chcieć, albo Wam się wydawało, że będziecie medykami? Bardzo proszę o głosowanie. Jeszcze zbieramy, bo dopiero 70 osób zagłosowało, a jest nas 5 razy więcej. Więc bardzo proszę, żeby ta próba była jakoś miarodajna. To chociaż musi zagłosować koło setki, ale już widzimy pewien trend, prawda? Że jednak wielu z Państwa, no praktycznie połowa głosujących, dosyć wcześnie się zdecydowała na ten krok, być medykiem. Druga połowa, no niecała połowa w szkole średniej, czyli gdzieś tam w okolicy, mam na myśli jeszcze nie maturę. No i jest też ciekawa grupa osób, które to jest 10% spośród Państwa, ale wśród głosujących to jest mniej więcej 1/3 chciała już być medykiem w okolicy matury. Kto nie jest medykiem, no może zagłosować w ten sposób, że
wykonuje inny zawód i czy o tym zawodzie marzył jako dziecko, czy jako dorastający młody człowiek, czy już w okresie matury. Więc mogą Państwo po prostu zamienić medyka na każdy inny zawód. Zapomniałem o tym oczywiście, że mamy też gości, uczestników niemedycznych, ale myślę, że to nie stanowi tutaj problemu. Na czacie Państwo często piszą 8 rok życia, 7, 8, 14, 14, 5 klasa szkoły podstawowej, no czyli gdzieś tam okolica 12 roku życia, 7 klasa szkoły podstawowej. No właśnie, to ciekawe są Państwa, proszę, nawiedzona od podstawówki. To można tak określić w ogóle, że tutaj taka grupa lekko jest może statystycznie niereprezentatywna dla całej populacji medyków w Polsce. Proszę Państwa, kończymy głosowanie. Kto jeszcze chce coś przycisnąć w ostatni moment? Mamy zakończenie i takie są wyniki, proszę Państwa. Na 150 osób, które zagłosowały, 59, czyli no nieco więcej niż 30%, od dziecka wczesnego, czyli szkoła podstawowa, 52 osoby w szkole średniej i 43 w okresie już okołomaturalnym. No czyli 60, ponad 60% obecnych tu głosujących zadecydowało o tym, że będzie medykami na bardzo wczesnym etapie rozwoju swojego i na etapie swojego życia. Ja myślę, że to jest... Co pan na to, panie doktorze? Tak, ja myślę, że to pokazuje to, o czym wcześniej mówiliśmy, to znaczy gdzieś ten podział jakoś tak widzę oczywiście na oko jako równomierny i czyli taki temat, w którym ktoś inwestuje bardzo dużo od bardzo dawna, dotyczy tylko jakiejś części i w tej części pewnie jest grupa osób, która jest przeszczęśliwa i dumna i zadowolona z podjętych decyzji, ale wyobrażam sobie, że może być też tam grupa osób, która będzie miała przynajmniej wątpliwości i dla nich to będzie jakimś takim elementem dopychającym. Ktoś, kto być może nie jest w tej sytuacji, nie będzie tego doświadczać, ale pojawi się inny czynnik, prawda? Myślę, że to jest właśnie to, na co chcę zwrócić uwagę. To znaczy, że każdy z Państwa ma jakąś pewnie swoją historię, ma swój background. Są Państwo, którzy jesteście, nie wiem, w związkach i tacy, którzy nie jesteście w związkach, tacy, którzy się cieszą, że są w związkach i tacy, którzy tego się nie cieszą. Ktoś, kto ma dzieci, nie ma dzieci, dużo pracuje, mniej pracuje, więcej zarabia, mniej zarabia. Jest tego, tych czynników jest strasznie, strasznie dużo i jest to problematyczne. Tutaj widzę te pytanie o inne kraje europejskie. Ja przyznam się, że nie mogę sobie przypomnieć tych wyników. Są takie badania i ja miałem z nimi kontakt, ale mam dziurę w głowie. Bardzo mi przykro. Postaram się do tego dotrzeć i w jakiś sposób Państwu pewnie za pośrednictwem Pana doktora to przekazać, jeżeli ja wyszukam te badania. Generalnie jeśli chodzi, powiem może w ten sposób. Wypalenie zawodowe jest zjawiskiem ogólnoświatowym i tak jak od tego zacząłem, każdy się wypala w każdym zawodzie, niezależnie od specyfiki tego zawodu. Kiedyś, to jest taka dosyć zamierzchłe czasy, kiedy traktowano wypalenie jako zjawisko charakterystyczne tylko dla wyjątkowej grupy zawodów. Teraz jest tak, że właśnie jest to zjawisko zauważalne wszędzie. I jeżeli się przyjrzeć temu, co, o czym rozmawiamy, no to w różnych krajach różne rzeczy będą bardziej wypływały na powierzchnię. Jeżeli, nie wiem, mamy Polskę, w której, no myślę, że to jest moja osobista opinia, za którą biorę odpowiedzialność, ale w moim odczuciu system ochrony zdrowia w Polsce nie istnieje, po prostu się załamał i to, co się dzieje, to jest, no, jakby jakaś heroiczna praca
pracowników ochrony zdrowia, żeby ten system jakoś utrzymać. Ja jeszcze przepraszam, tylko wtrącę na życzenie Państwa na czacie też wyrażone. Jest drugi survey, od kiedy zaczęli Państwo nie chcieć być medykiem. W sensie, kiedy po raz pierwszy pamiętacie, że przyszła Wam do głowy taka myśl. Nie zawarłem tutaj pytania, że ktoś w ogóle o tym nie myśli, czyli dalej chce być medykiem, więc głosują tylko ci, którzy taką myśl gdzieś mieli lub mają. Więc bardzo proszę, będę oczywiście rozumiał, że tych odpowiedzi będzie znacznie mniej niż poprzednio, ale głosujcie Państwo, głosowanie jest anonimowe. Chcielibyśmy poznać ten moment, jeżeli ktoś z Państwa miał taką frustrację, załamanie i stracił serce do medycyny, to kiedy to się wydarzyło. A teraz już, przepraszam, wraca, oddaję głos. Czyli tak, tutaj jakoś silnie wypalającym może być praca w takim systemie, natomiast w innym kraju na przykład takim wypalającym czynnikiem może być jakaś, nie wiem, spadek prestiżu zawodu, bo wbrew pozorom zawód lekarza stracił nieco w opinii społecznej w przeciągu ostatnich powiedzmy 20 lat, ale dalej się utrzymuje jako jeden z bardziej cenionych zawodów i docenianych. Więc zamykając temat tego, czy jak to wygląda inaczej, intuicyjnie bym powiedział, że pewnie różnice są, ale myślę, że one nie będą diametralne, bo każdy znajdzie coś, co go wypala. Na marginesie tutaj tej ankiety to też pewnie warto zwrócić uwagę, patrząc na wyniki, że osoba, która pracuje 5 lat, będzie miała kłopot z odpowiedzią na pytanie, na odnalezienie się w innych kategoriach, prawda? Więc będzie to ewentualnie wróżenie, jak myślę. No tak, ale patrząc na wpisy na czacie, bardzo wiele osób pisze, że nie ma takich myśli, więc my patrzymy, tak jak mówię, to jest tylko głosują te osoby, które miały takie myśli, że chciałyby z tego zawodu zrezygnować, ale też chcę powiedzieć, że jest to bardzo znamienne, no bo raptem pojedyncze osoby na wczesnym etapie pracy miały takie wahania, a jednak znacznie więcej osób, no po prostu po upływie czasu gdzieś tę frustrację zaczęło odczuwać, tak? My tu jesteśmy. Tego, to co pan doktor mówi, to wrócę do tego wykresu, jeżeli możemy na sekundkę, to co się dzieje jakby tutaj, to chyba nie stoi w sprzeczności z tym, co tutaj widać, to znaczy jasne, że im później, tym większe ryzyko, że to wypalenie będzie bardziej pogłębione. Ten wykres, myślę, że on jest ważny, bo ja się spotykam z czasami z takim myśleniem, mi wypalenie nie grozi. Jak będę tam właśnie miał 30 lat stażu, no to może. A chodzi o to, żeby mieć świadomość, że to wypalenie trwa. Tak jak cukrzycy, prawda? Cukrzyca to nie jest stan, w którym stwierdza się u pacjenta nefropatię, neuropatię czy stopę cukrzycową, prawda? Cukrzyca trwa, ale pierwsze jej objawy są czasami mało zauważalne, mało uciążliwe, ale już się pojawiają i istotą jest to, żeby mieć po prostu świadomość, i traktować właśnie siebie jako osobę, która jest w grupie ryzyka, a nie osobę, która może kiedyś będzie miała, ale trzymam kciuki, że nie. No tak. Ja przede wszystkim myślę, że w naszej tutaj grupie mamy nadreprezentację, nawet to widać po tym głosowaniu, osób, które chcą być medykami, i czyli gdzieś jednak udało się ten proces spowolnić albo
zatrzymać na tyle, że nie jesteśmy zbytnio nastawieni na zmianę, tak, tego zawodu, czy odejście z tego zawodu. I ja to widzę i rozumiem też tak nasze webinaria, że my tu po prostu ładujemy akumulatory, spotykamy życzliwych ludzi i oddajemy ten stres. No, połączyła nas poniekąd najsilniej pandemia przez te ostatnie 4 lata, ale przecież wcześniej też spotykaliśmy się w różnych okolicznościach, może nie w tej konkretnej grupie, ale przecież my akurat prowadzimy jako SHL działalność od końca lat 90., więc dużo wcześniej spotykaliśmy się na konferencjach, na szkoleniach, może to nie były tak ścisłe, bliskie kontakty jak teraz na webinariach, natomiast to są pewne formy szukania bratnich dusz przeżywających podobne problemy i to, o czym mówiliśmy, prawda, przed webinarium, że my jako zespoły kontroli zakażeń jesteśmy często bardzo poddani dużej presji, a jednocześnie efekty naszej pracy bardzo często podcinają nam skrzydła, czyli frustracja wynikająca z tego, że nie możemy pokonać przeszkód chociażby tej higieny rąk, prawda, czy nie wiem, niemożliwości izolacji pacjentów, czy nieracjonalnych decyzji antybiotykowych, prawda? Mówimy o tym non-stop od 30 czy 40 lat i zmiany w tym zakresie zachodzą bardzo wolno, co nas po prostu jakoś też frustruje, ale to nie znaczy, że wszyscy jesteśmy wypaleni, jak ja już teraz rozumiem tę koncepcję, także wszyscy jesteśmy wypaleni, tylko niektórzy są bardzo malutko wypaleni, a niektórzy są bardzo mocno wypaleni. O tak to należy interpretować z tego, co zrozumiałem z pana wypowiedzi. Tak, ja tutaj lubię to określenie wypalamy się, prawda? Tak jak, nie wiem, paląca się zapałka, to jest proces, który trwa, ona się jeszcze nie wypaliła, natomiast się pali. Ja myślę, że Państwo rzeczywiście macie pewną specyfikę, mianowicie no, jesteście tutaj, mimo że nie musicie być, czyli po pierwsze, no, gdybyście nie chcieli wykonywać tej pracy, to byście tu się nie pojawiali. Po drugie, jest to przejaw dążenia do jakiegoś własnego rozwoju, a ten rozwój jest tutaj bardzo istotnym elementem. Ja odniosę się do takiego komentarza, który tu się pojawił a propos ankiet, które pan doktor tutaj przygotowuje, że może ankieta, ile z nas uważa, że ma już wypalenie zawodowe. To jest właśnie to pytanie, znaczy to jest takie właśnie stwierdzenie, o co się zapytamy, ile osób uważa, że go to nie dotyczy? Może tak, ale to jest pytanie, no bo ja mogę się nie czuć wypalonym, ale być wypalanym. Wracam do tego przykładu z cukrzycą, moim zdaniem to jest bardzo bliski przykład. To znaczy jest około 1 miliona pacjentów w Polsce, którzy mają cukrzycę, ale nie są zdiagnozowani. Takie są szacunki Towarzystwa Diabetologicznego. Nie? Tak. To nie znaczy, że oni nie czując cukrzycy, nie są zdrowi. I tak samo tutaj, nie? Bardzo by mi na tym zależało, żebyśmy przyjęli takie myślenie, że ja mogę nie czuć się wypalonym, ale już jestem w tym procesie. Tak. Byłam entuzjastką medycyny, czekałam, kiedy skończy się weekend, żeby znowu być w pracy. Kilkadziesiąt lat przepracowałam w oddziale zabiegowym, potem po kilku latach pracy w poradni wprowadzono komputery, a mnie nauczono, że rozmówcy patrzy się w twarz. Wówczas przyjmowałem pacjentów po staremu, normalnie z nimi rozmawiając, następnie po pracy wpisywałem dane do komputera. No cóż, pani doktor, tak właśnie robimy. Ja robię tak do dziś. Ponadto 10 minut na pacjenta to było zbyt mało. Wtedy poczułam się wypalona zawodowo, dlatego musimy się z tym nie zgadzać. Czekałam, kiedy osiągnę wiek emerytalny, tak skończył się mój entuzjazm. No właśnie, To jest w ogóle też bardzo ważny przykład, to znaczy b, b,
Bardzo, bo w tym poście tutaj nie chcę odnosić się do pani tak per se, natomiast odniosę się do jakichś moich doświadczeń z lekarzami, którzy opowiadają w podobnym tonie o tym, że bardzo trudne dla części lekarzy jest właśnie to, że nie mogą pracować tak, jakby chcieli, w znaczeniu, że jest to wybór między standardem, który chcę, a standardem, który mi się narzuca. Ja przyznam się, że ja tak się podzielę swoim osobistym doświadczeniem, to jest taki kawałek mojego wypalenia akademickiego. Jak prowadząc zajęcia ze studentami, czasami stawałem przed takim dylematem, czy ja mam rozmawiać o tym, jak się powinno pracować, czy ja mam rozmawiać o tym, jak się będzie pracowało w warunkach, które będziecie mieli w tych realiach. Czyli jak poprowadzić rozmowę, nie wiem, wywiad z pacjentem, żeby on był dobrym wywiadem, czyli nierealne, bo to wymaga po prostu kilkudziesięciu minut, czy jak poprowadzić wywiad z pacjentem, żeby móc wykorzystać na to 3 minuty z 10, które gdzieś będą, nie? I to jest bardzo trudne i to jest bardzo duży dylemat, to jest bardzo silny konflikt. Konflikty też mają to do siebie, że one są bardzo kosztowne, emocjonalnie, energetycznie, bardzo dużo kosztują. Jeżeli jestem notorycznie w konflikcie, to jest to bardzo wyniszczające. Kolejna rzecz z tego wpisu, dawanie jakby wsparcia, to znaczy, okej, wprowadzamy komputery, no ale czy ktoś mnie uczy obsługi tego komputera? Zmieniamy program, czy ktoś mi pomaga? Program się zawiesza, to czy ja mam instytucję, do której mogę się odwołać, żeby ktoś przyszedł i naprawił komputer? Czy mam razem z innymi lekarzami teraz bawić się w informatyka, czy w tam kogoś innego działu IT? Tutaj pani pisze, nie, że gdzie to było, przepraszam. A mnie nauczono, że rozmówcy patrzy się na twarz. Tak. I to jest super. To jest bardzo ważna opcja, nie? Natomiast bardzo wiele osób dostało komputer i dostało informację, nie wolno się patrzeć w komputer, jak się pracuje z pacjentem. Czyli dostaje się zakazy, ale nie dostaje się informacji, to jak się wobec tych zakazów odnieść. Dostaje się polecenie, naucz się czegoś, ale nie mówi się jak. Tak jakbyśmy wzięli dziecko w szkole podstawowej, dali mu podręcznik, powiedzieli, no naucz się czytać. No ale ona nawet nie umie się uczyć, a co dopiero uczyć się czytać, nie? I to są też takie rzeczy, które tutaj pojawiają się jako takie bańki, nie? Które wyskakują, pękają i pojawiają się kolejne i kolejne i kolejne. Znaczy, myślę, że jeśli słuchają nas, nie wiem, menadżerowie, którzy myślą o swoim personelu w taki sposób, jak powinien menadżer, czyli jak zadbać o najcenniejsze zasoby, jakimi są ludzie, no to otwiera się pewnego rodzaju jednak obszar interwencji, prawda? Co zrobić, żeby ten proces spowolnić, przede wszystkim, żeby go zamonitorować. Jestem bardzo ciekaw, czy możemy zrobić kolejną ankietę, czy ktoś z Państwa w ogóle, ktoś z Państwem rozmawia o wypaleniu, czy robicie, nie wiem, okresowe ankiety wypalenia, czy można w ogóle monitorować ten proces w taki sposób ciągły, czyli powiedzmy co rok, co dwa powtarzać jakieś ankiety dla personelu medycznego, które będą pokazywały ten poziom wypalenia, prawda? No tak sobie to wyobrażam, że jeżeli to jest proces, który postępuje właściwie od dnia rozpoczęcia pracy czy studiów, to powinniśmy mieć taki licznik wypalenia i po prostu w momencie, kiedy zaczynamy przekraczać poziom, nie wiem, 5 knotów, no to powinniśmy natychmiast iść na urlop, tak? Czy tam zmienić oddział, czy wprowadzić jakąś rotację, tak? Bo to przecież są konkretne działania, które można pewnie podjąć, żeby ten proces spowolnić. No ja chcę tylko powiedzieć, że my od 4 lat stosujemy terapię antywypaleniową w piątki i tak jak tutaj pani Anna napisała, nie chcę opuszczać ani jednego spotkania, bo to już jest rytuał i nawet już rodzina jest trochę zazdrosna, no to trzeba tej rodzinie powiedzieć, słuchaj, ja się po prostu odwypalam. I to jest te 3 godziny, które spędzamy
Jedni idą do opery, drudzy idą pobiegać, a my po prostu siadamy sobie przy komputerach i ze sobą rozmawiamy. Po prostu ze sobą rozmawiamy. Jeśli chodzi o to, co pan doktor powiedział a propos tych liczników wypalenia, to jest w ogóle super koncepcja. Ja trochę do tego bym chciał nawiązać przy okazji takiego kolejnego slajdu, bo chciałbym Państwu pokazać, tak przejdziemy powoli, czy mam nadzieję, że nie powoli, bo też rozumiem, że Państwo macie ograniczone zasoby energetyczne. Pokazać takie ćwiczenie, które zachęcam, żebyście Państwo możecie je zrobić już teraz, albo możecie Państwo się do niego odnieść w wolnej chwili. Przygotowanie diagramu i podzielenie tego diagramu na kilka części. Ja dałem tylko przykłady. To może być taka rzecz właśnie jak sen, praca, odpoczynek, znajomi, rodzina. Możecie Państwo ten diagram podzielić bardziej szczegółowo, czyli na przykład można podzielić, nie wiem, praca w szpitalu, praca w gabinecie i czas, który poświęcam, nie wiem, na naukę, samokształcenie, cokolwiek. Może być tak, czas odpoczynek w sensie, nie wiem, właśnie opera, odpoczynek w sensie czytanie książki. Można wrzucić tutaj rzeczy typu czas, który tracę stojąc w korkach, na dojazdach, ile czasu zabiera mi, nie wiem, telefon, social media, tego typu rzeczy. Dowolność jest absolutnie tutaj wybór po Państwa stronie. Zastanowić się, na co poświęcam czas i opisać to w danych kategoriach na przestrzeni dnia albo tygodnia. To myślę, że zależy znowu, jak bardzo Państwo macie powtarzające się dni. Jeżeli każdy dzień wygląda trochę inaczej, to wtedy lepszy tydzień. I żeby tak z ręką na sercu po prostu zastanowić się, ile tego czasu mi na różne rzeczy, ile czasu poświęca. W drugim kroku tego ćwiczenia można przygotować drugie koło, które będzie opisywało taki dzień idealny. Chodzi o to, żeby uwzględnić te same kategorie. Natomiast ten idealny dzień to jest oczywiście w cudzysłowie, bo to nie ma być dzień idealnie nierealny. Czyli no, jak ja rozumiem, że no ja muszę poświęcić tam, nie wiem, nie mogę pracować mniej niż ileś, tak? 10 godzin w tygodniu raczej nikt się nie utrzyma, prawda? Więc to nie jest opcja, do której będę dążyć. Taki dzień, jakbym chciał, żeby on wyglądał. Żeby on był dla mnie może optymalny. Tak napisałem idealny, optymalny to jest chyba dużo lepsze. Celem tego ćwiczenia jest najpierw przygotowanie tak trochę niezależnie, jedno od drugiego, jak te dni wyglądają, a jak miałyby wyglądać. I następnie porównanie i zachęcam, żeby pierwszą rzeczą to było, jakie ja mam skojarzenia. I dosyć często na przykład takim skojarzeniem jest to, jestem zaskoczony, zaskoczona, bo okazuje się, że ten dzień jest jeden do drugiego bardzo podobny. I tak się zdarza. I nie każdy ma tego świadomość. Druga rzecz, to tak podzielę się taką historią pana, który przygotowując to powiedział, że jest zaskoczony, bo on zawsze mu się wydawało, że on pracuje za dużo i że problemem jest to, że tej pracy jest za dużo w jego życiu. A jak on teraz na to patrzy, to widzi, że on pracuje w sumie tyle, ile może pracować, natomiast za dużo czasu poświęca na swoją rodzinę, bo to był pan, który był takim młodym dorosłym, który niedawno wziął ślub, natomiast jego rodzice mieli od niego takie oczekiwania, że on będzie z nimi spędzać tego czasu tyle, ile w czasach studenckich, że każdy weekend przyjedzie do nich, będzie dużo z nimi rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. I on stwierdził, że on po prostu no, chce inaczej, że to nie jest ten etap w jego życiu, on czegoś innego oczekuje. I takie zaskoczenia są w ogóle bardzo ciekawe. Natomiast w drugim kroku można pozadawać sobie mnóstwo pytań. Te pytania to są tylko przykłady, to nie jest jakaś specjalna metodologia tego ćwiczenia, ale zadać sobie pytanie, dlaczego ten dzień się różni od pożądanego? Czy dlatego,
że ja mam, nie wiem, nie idzie mi organizacja, czy może właśnie dlatego, że są jakieś inne przyczyny, no nie wiem, pracuję tak dużo, bo muszę spłacić kredyt, czy dlatego na przykład, że może mam nierealne oczekiwania, bo w sumie to bym chciał tak dużo rzeczy, a doba ma tylko 24 godziny. Jakie są moje priorytety, jakie ja mam potrzeby, jakie mam wartości, czyli takie różne wątki, które dedykują moje myślenie o tym, jakby ten dzień miał wyglądać. Co chcę zmienić, dlaczego chcę zmienić, co mnie blokuje, kiedy pojawia się bezradność, co może mi pomóc, czego potrzebuję do tego, żeby zrealizować jakieś zmiany. To są bardzo różne pytania, które na razie mają pomóc w po prostu w zrozumieniu swojej sytuacji, w przyjrzeniu się jej, w bardziej takim świadomym postrzeganiu. A w drugim kroku, no, przejścia do jakichś działań, które mają na celu wprowadzić jakąś zmianę. Tutaj z panem doktorem rozmawialiśmy, temat wprowadzania zmiany to jest taki zupełnie osobny temat, który w moim odczuciu zasługuje po prostu na pełnoskalowy czas, więc tutaj na to się nie możemy zagłębić, ale to, co jest ważne, to nawiążę do wypowiedzi pana doktora. Jeżeli państwo przygotujecie sobie takie koła, takie wykresy i będziecie mieć pomysł, co, do czego dążę i jak bym chciał, żeby to moje życie wyglądało, to po 2 miesiącach, po pół roku, po roku można przygotować sobie te 2 wykresy jeszcze raz i porównać je do siebie. I myślę, że to jest bardzo istotne, bo to tak naprawdę pokaże państwa indywidualną dynamikę. I myślę, że w takim ćwiczeniu można bardzo wielu rzeczy dowiedzieć się na swój temat, albo przynajmniej postawić sobie pytania, które mogą być ważne, natomiast na poszukiwanie odpowiedzi być może będzie wymagało trochę więcej czasu. Jeśli chodzi o sposoby radzenia sobie, to znowu myślę, że państwo jakby tutaj czujecie intuicyjnie, że bardzo trudno o receptę na wypalenie, ponieważ jest to bardzo, bardzo indywidualne. Natomiast dzięki badań, które są tak właściwie bardzo intensywnie prowadzone nad zjawiskiem wypalenia, niestety częściej dotyczy to takiego sektora prywatnego, przede wszystkim korporacji, mniej takich dyscyplin, nazwijmy to, publicznych, to mamy pewne takie kawałki, które są istotne, które są dosyć powtarzalne, dosyć uniwersalne. Najważniejsza rzecz tak naprawdę, to jest podstawa pracy z wypaleniem zawodowym, to jest ćwiczenie wglądu, czyli takiej formy autodiagnozy, autoanalizy. Im lepiej ja znam siebie, im lepiej rozumiem siebie, im bardziej jestem świadomy siebie, tym lepiej będę mógł sobie z wypaleniem poradzić. Bo to jest właśnie to pytanie, gdzie ja właściwie jestem na tej mojej osi wypalenia? Czy ja dostrzegam jakiekolwiek objawy, ale jakie właśnie objawy, co na mnie szczególnie działa, a co na przykład nie jest moim problemem, mimo że na przykład słyszę od moich kolegów, koleżanek, że dla nich jest. Co ma dla mnie szczególną wartość, bo właśnie dla jednej osoby takim hamulcem wypalenia będzie to, że będzie sobie próbowało porozbijać rutynę, a dla drugiej osoby bardziej wspomagające będzie to, jeżeli będzie szukała czasu wolnego dla siebie. Jeżeli myślę o tym wglądzie, to w tym wglądzie mogę zobaczyć na przykład właśnie, jak wyglądają moje emocje, czy ja w ogóle mam kontakt ze swoimi emocjami, jak ja je przeżywam, co się z nimi dzieje, jak jestem w pracy, a co się z nimi dzieje, jak ja tą pracę kończę. Jak ja widzę swoją relację,
Czy w mojej relacji wszystko jest w porządku? Czy w mojej relacji wszystko jest tak, jak było? Czy może coś się zmienia na jakimś tam, w jakimś czasie? Moja relacja partnerska, ale relacje też towarzyskie, koleżeńskie, rodzinne i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo ten wgląd jakby czujecie, rozumiecie. Mam poczucie, że on jest dosyć takie intuicyjne pojęcie, bardzo szeroki sposób myślenia o sobie i uświadamianie siebie, swoich myśli, swoich uczuć, swoich zachowań. No właśnie, co ja właściwie robię i dlaczego? Kolejna rzecz to jest budowanie sieci wsparcia. To jest taki no bardzo duży żargon psychologiczny, natomiast jeżeli Państwo wyobrazicie sobie pajęczą sieć, w której centrum jesteście Wy, to wokół tej sieci są kolejne kręgi, prawda? I ta sieć wsparcia to jest właśnie bardzo szerokie rozumienie, bo to są najbliżsi nam, ten najbliższy krąg, no to jest oczywiście szeroko rozumiana rodzina i powiedzmy przyjaciele. Tych przyjaciół dobrze jest mieć kilku, to nie chodzi o to, żeby to była drużyna piłkarska, ale no dwóch to już jest nieźle. No bo jak to bywa w życiu, nasze relacje czasami się rozpadają, z kimś się pokłócimy, ktoś wyjedzie za granicę, nie wiem, no zniknie po prostu, więc dobrze, żeby tam był po prostu zapas, mówiąc bardzo brzydko. Ale co jest ważne, żeby poza tym gronem przyjaciół byli też znajomi, tacy trochę dalsi, ale oni też są bardzo ważni. Oni powodują pewną różnorodność, oni też pozwalają nam wyjść z pewnych baniek, w których się znajdujemy. Czym innym są znajomi tacy, nie wiem, z liceum, czym innym znajomy z kursu tańca, a czym innym znajomy z pracy, co jest osobnym elementem tej sieci wsparcia. Kolejna rzecz, a propos zawodów, bardzo ważna instytucja, myślę, że chyba zapomniana albo jakoś taka no, dogrywająca w naszym świecie, to jest na przykład postać mentora, który w zawodach medycznych odgrywa bardzo dużą rolę. Kolejna, ta dalsza część tej sieci wsparcia to są tacy nasi znajomi, tacy facebookowi. To znaczy dobrze jest mieć w gronie swoich znajomych znajomego prawnika. Niekoniecznie ja muszę z nim chodzić na kawę co miesiąc, ale że jak właśnie napiszę na tym Facebooku przysłowiowym, słuchajcie, potrzebuję porady prawnej, to super, żeby tam się ktoś pojawił. Kolejna jakaś sieć to jest taka sieć wsparcia systemowego, tak? Czyli super, żeby tam był fajny przełożony, żeby tam był ktoś z HR-ów, księgowy, który dopowiada. Jakby różne osoby, które pojawiają się nie towarzysko, ale już bardziej zawodowo, często w układzie takim komercyjnym, nie wiem, opłat. I czasami no, my nie mamy wpływu często, jaki ten przełożony nasz jest, ale niekiedy mamy wsparcie, które jest pochowane, nie? I jeżeli się poszuka, to się okazuje, że nagle różne postacie są. Taki przykład, z którym się spotkałem, to akurat nie jest nie pracownik ochrony zdrowia, tylko z innej dyscypliny, ale pan który jest nauczycielem akademickim z niemedycznej uczelni, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i się dowiedział, że w urzędach gminy są takie inkubatory przedsiębiorczości i tam może znajdować różne ważne dla niego ciekawe, interesujące informacje. To jest też wsparcie. Budowanie sieci wsparcia, no to jest też budowanie na przykład sieci wsparcia, czyli mam swojego lekarza, swojego psychologa, jeżeli on jest potrzebny, może coacha, także tutaj. Rozwój osobisty i zawodowy, to jest bardzo ważne i to mam wrażenie, że Państwo między innymi w piątki robicie i myślę, że budujecie sieć wsparcia tutaj w te piątki, bo sieć wsparcia to jest też bycie w takim czacie, w którym Państwo jesteście, w którym ktoś coś powie, a druga osoba powie, o ja mam tak samo, a trzecia osoba powie, a ja mam inaczej, to też jest wartościowe, że można mieć inaczej. Myślę, że Państwo tutaj jesteście
bardzo różnorodni. I to tak odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy, być może właśnie konsekwencją uczestnictwa w Państwa piątkowych spotkaniach jest to, że pracujecie na wzmacnianie swojej sieci wsparcia i na swoim rozwoju, być może zawodowym, ale może też osobistym. Rozwój osobisty to jest rozbudowywanie pewnych kompetencji, umiejętności, takich jak właśnie ta regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie personelem, ale rozwój osobisty to jest też pójście do teatru, przeczytanie książki niemedycznej. Rozwój osobisty to jest nie wiem, na przykład uczestnictwo w warsztatach wspierających rodzicielstwo. No bo jeżeli ja się rozwijam jako człowiek, to rozwijam się jako lekarz. A jeżeli ja dbam o swój rozwój, to jest mi ze sobą dobrze i dobrze się na co dzień ze sobą czuję, więc będę się też dobrze czuł ze sobą w pracy, czy przynajmniej trochę lepiej. Radzenie sobie z wypaleniem wykracza poza radzenie sobie tylko i wyłącznie z życiem zawodowym. Dosyć taki truizm, no, ale dbanie o styl życia, prawda? Odżywianie bardzo zaniedbywane przez lekarzy, zwłaszcza w kontekście dyżurów. Aktywność fizyczna, taka odnosząca się do wymogów, tak? Czyli nie, że jestem aktywny fizycznie, bo latam po schodach jak zły, bo winda się co chwilę psuje. Ale to myślę, że tutaj jakby no, Państwo pewnie lepiej wiecie ode mnie, co to oznacza. Coś, co może być wydawać się błahe, posiadanie hobby, posiadania pasji. To jest jeden z istotniejszych czynników. Zobaczcie Państwo, one się pokrywają. Jak ja dbam o swoje hobby, to się rozwijam osobiście. Jak ja mam hobby, to mam miejsce, gdzie mogę wentylować swoje uczucia. Jak ja mam hobby, swoją pasję, to mam motywację, żeby moje życie nie ograniczało się do pracy, bo jest dla mnie ważne, żeby, nie wiem, pojechać na ryby, pospędzać czas na malowaniu figurek do gier fantasy, pogrania na komputerze, zbierania znaczków czy wspinaczki wysokogórskiej. Cokolwiek by to nie było, ważne, żeby to było aktywizujące, żeby sprawiało mi radość, no to jest chyba dosyć oczywiste, ale super istotne. Zdecydowanie jest bardzo silna istotność między posiadaniem takiej rzeczy a poczuciem mniejszego wypalania, większej satysfakcji z pracy. Regulowanie emocji, o tym wspominałem, zaraz sekundkę tego wrócę też, no poszukiwanie indywidualnych rozwiązań, to tak rzuciłem takie hasło, no bo pamiętajmy o tym, że każdy ma swoje, ale w ramach tego tutaj też zwrócę uwagę, nie ma tu nic o urlopie, bo urlop jest ekstremalnie istotnym czynnikiem, może inaczej, brak urlopu jest bardzo silnym czynnikiem wypalającym. Jeżeli Państwo macie takie doświadczenie, a ono się niestety zdarza dosyć często, to znaczy nie jeździcie na urlop, krótko ten urlop trwa, wykorzystujecie urlop na to, żeby, nie wiem, popracować w innym miejscu albo zrobić remont, to niestety to jest bardzo, bardzo wypalające, ale jeżeli ktoś z Państwa ma zaplanowane dwa razy w roku, nie wiem, tydzień na nartach i trzy tygodnie nawet w ciepłych krajach, to nie jest wystarczające. Bo tak jak powiedziałem, wypalają nas duże rzeczy, takie bomby wypalające, ale wypalają nas też codzienności. I tak samo jeśli chodzi o radzenie sobie z wypaleniem. Urlop to jest bomba taka energetyczna, ale ja muszę pracować ze swoim stresem na co dzień, ze swoim wypaleniem na co dzień.
każdego praktycznie dnia, każdego tygodnia. To jest bardzo trudna praca, bardzo dużo trzeba wysiłku włożyć w tą pracę, ale to jest inwestycja, inwestycja w to, żeby mi było lepiej. Na koniec, to tak jak mówiłem, to się gdzieś już pojawiało, ale zwrócę na to uwagę, korzystanie z pomocy specjalistycznej. Ja jako pomoc specjalistyczną rozumiem oczywiście wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne. Jestem bardzo szczęśliwy, że w grupie lekarzy jest coraz większa świadomość, w ogóle medyków, świadomość tego, że sięganie po taką pomoc nie jest niczym złym, a wręcz jest pomocne. Niestety cały czas spotykam się z takimi sytuacjami, w których lekarze mają poczucie, że sięganie po pomoc specjalistyczną jest wyrazem porażki, wyrazem słabości, wyrazem bezradności, nieporadności. Jest to bardzo przejmujące, po prostu jakoś to mnie porusza. Natomiast ta pomoc to jest nie tylko oczywiście psycholog, ta pomoc to jest czasami psychiatra, to też o tym pamiętamy, ale ta pomoc to może być na przykład coach, który wspiera bardziej od strony zawodowej, to może być osoba, no właśnie, to może być fizjoterapeuta, to może być dietetyk. Myślę tutaj o bardzo różnych specjalistach, którzy mogą być pomocni, no, bardzo zależnie od indywidualnej sytuacji. To, co może zrobić psycholog, to do tego nawiążę, to jest na przykład pomóc w tym regulowaniu emocji, bo niestety nie jesteśmy tego wszyscy uczeni, jak to się robi. Jest to bardzo często taka nauka bardzo intuicyjna, a jak Państwo sobie wyobrażacie, z taką intuicją nie zawsze idzie jakaś wysoka efektywność. Więc tutaj jakby myślę, że to są takie rzeczy, które jeżeli się o nie zadba, to mi się to kojarzy trochę jak z wprowadzaniem zdrowego stylu żywienia. To znaczy, to nie jest łatwo, żeby się zdrowo odżywiać. Kto z Państwa próbował wprowadzić taką zmianę, to wie, ile go kosztowała. Natomiast jak już się ją wprowadzi, to jest dużo łatwiej zarówno utrzymać tą zmianę, jak i cieszyć się jej efektami. I łatwo odstąpić od tego żywienia, znaczy jest to możliwe, to cały czas wymaga wysiłku, jakiejś konsekwencji, determinacji, ale naprawdę, naprawdę warto. I wydaje mi się, że tutaj jest to kropka, myślę, że to jest jakiś trzykropek, bo o wypaleniu pewnie można mówić dużo, dużo dłużej, ale to jest coś, z czym chciałem się podzielić z Państwem z poziomu takiego lotu ptaka. Tu przyznam się, że nie zmieściłem całej tej literatury. Jakby ktoś z Państwa był zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Też zapraszam do tego kontaktu przy okazji jakby innych potrzeb. Jeżeli byście Państwo mieli teraz jakąś potrzebę doprecyzować, coś skomentować, czy ewentualnie się zapytać, to też oczywiście zapraszam. Nie ukrywam, że temat, no, mnie w każdym razie bardzo zainspirowało to nasze spotkanie i rozważania, ale mamy też głosy, no, na czacie, które są różne, takie i inne. Myślę, że najlepiej będzie do tych właśnie głosów się odwołać. Od kilkunastu lat czułem się wypalony zawodowo. W ubiegłym roku zmieniłem pracę, zrezygnowałem z pracy w szpitalu, pozostałem w działce epidemiologii szpitalnej oraz swojej specjalizacji w lecznictwie otwartym. Chyba pomogło, jest lepiej. No więc to są też pewne sposoby radzenia sobie, jak rozumiem, tak, właśnie zmiana, tak, poprzez... Ja tutaj też tak na to zwrócę uwagę. Bardzo się cieszę, że Pan się tym podzielił.
z pracą jest trochę jak w relacjach. To znaczy, jeżeli ja nie mogę wychodzić z każdej relacji, jak się tylko zaczną kłopoty, no bo nigdy nie będę w żadnej relacji na stałe. Ale też z drugiej strony, jeżeli jestem w relacji, która jest ewidentnie toksyczna, niezadowalająca, stwarzająca cierpienia, to niekiedy dla wszystkich jest lepiej, jeżeli się z tej relacji wyjdę. I tak samo jakby tutaj czasami można zmienić oddział, czasami można zmienić w ogóle swoją rzeczywistość zawodową bardziej dramatycznie. Myślę, że pan tutaj no, popisał takiej dosyć dużej zmianie. Taka zmiana nie może następować co roku, bo się nie da, ale też żeby się nie bać za to. Nie bać się. Po wprowadzeniu komputerów czułam się jak nad przepaścią, z pomocą życzliwych ludzi dałam radę, tak? Czyli też mówimy o tym, że w pracy spotyka nas stres też czysto taki technologiczny, tak? Związany z wyzwaniami zawodowymi, a komputery są takim wyzwaniem i myślę, że informatyzacja medycyny jest potwornie niedoskonała, co widzimy na każdym kroku, zamiast nam ułatwiać, to często utrudnia, chociaż oczywiście finalnie informatyzacja jest pozytywnym procesem, no tylko to jest tak wciąż nieudolnie tworzone, że cierpimy, no ale trzeba szukać pomocnej dłoni. Mój zawód jest moją pasją, co prawda pasją się człowiek nie naje. Myślę, że niewspółmierne zarobki do wykonywania pracy prowadzą do wypalenia zawodowego. W dodatku pojedyncze dyżury i mobbing ze strony przełożonych to już przelewa czarę goryczy. No właśnie, jest tu parę wątków, prawda? O tym wynagrodzeniu, bo myślę, że wiele osób czuje się niedowartościowanych, mając zbyt niskie zarobki, mając zbyt niskie dochody, prawda? W sensie uposażenia, więc wyobrażam sobie, że to może być jeden z czynników, który nas stresuje, a przez to wypala. To jest bardzo ważne, te zarobki. Ja pan doktor wspomniał, ja jestem, mam rodzinę lekarską całą, bo to i moi rodzice, i moja siostra. I jakby wielokrotnie przeżywałem strajki lekarzy, bo po prostu to był żywy temat w moim domu od lat 90. powiedzmy, pamiętam. I uważam, że to jest super ważny postulat, żeby pracownicy medyczni, wszyscy, pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, byli wynagradzani adekwatnie do pracy, którą wykonują. Jest to bardzo istotne. No i w jakimś stopniu też niezależne, prawda? Bo lekarze sami z siebie nie decydują, jeśli chodzi o takie publiczne kwestie. Mogą decydować, jeśli chodzi o liczbę godzin, którą pracują. I myślę, że to jest też ważne, żeby ten zwrot finansowy mierzyć z kosztami, bo bardzo często jest tak, że ta praca jest taką pracą naprawdę ponad miarę i nie zawsze po prostu dostrzegamy te koszty. Na przykład związane z tym, że no, kończę dyżur i prosto z dyżuru 24-godzinnego idę do kolejnego miejsca pracy. Nie? To są takie rzeczy, które nie zostają bez echa i one mają swoje konsekwencje. Nie jest nic złego chcieć dużo zarabiać, czy dobrze zarabiać, czy godnie zarabiać, czy wystarczająco zarabiać, ale po prostu to jest taka rzecz, która ucieka. Mówię to od strony właśnie osób, z którymi pracuję. Bardzo istotna rzecz to są też oczekiwania i to dotyczy głównie też lekarzy rezydentów. To znaczy ja pamiętam, ja nie pracuję na uniwersytecie od 2 lat, więc tak mam jeszcze świeże wspomnienia z pracy uniwersyteckiej i studenci bardzo często mają bardzo takie wyobrażeniowe myślenie o finansach, ile oni będą zarabiać. I problemem czasami nie jest to, że ja zarabiam tyle i tyle, problemem jest to, że liczyłem, że będę zarabiać więcej. Urealnianie oczekiwań, bardzo ważny kawałek. I to, co pani tutaj wspomniała, jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Tak.
Tu jest jeszcze taki bardzo, moim zdaniem, bardzo wartościowy do komentarza wpis. Dużo zależy od charakteru człowieka i to jest moim zdaniem klucz tej wypowiedzi. Od osób rzetelnych wymaga się więcej, od osób niezbyt zaangażowanych wymaga się mniej, bo i tak wszyscy wiedzą, że się nie wywiążą z zadań w sposób zadowalający. I tak czas pracy płynie. To mnie po 35 latach pracy wypaliło najbardziej. Czyli nasza osobowość, nasz charakter trochę nas pcha w to wypalenie z racji zaangażowania w pracę, bo jesteśmy takimi trochę w tym momencie luzerami, tak? Znaczy przegrywaczami, bo wiadomo, pracę dadzą temu, co ją wykona i to jeszcze dobrze, prawda? Więc skoro wykonał jedną, daje mu się drugą, wykonał drugą, dostaje trzecią i czwartą i mamy takich ludzi w placówkach, którzy są obciążeni nadmiernie, ale dlatego, że się ze wszystkiego wywiązują. Ja się do tego odniosę, tak, no ja wiem, że to jest taka bardzo nieprzyjemna cecha wielu psychologów, że wszystko odpowiadają, to zależy. Ja w tym widzę tutaj pewien taki dodatkowy wątek, bo jeżeli ja wywiązuję się dobrze ze swojej pracy i nagle ktoś mi obdarowuje zadaniami za mnie i za mojego niewyrabiającego się kolegę, no to tutaj wspominałem, ważna jest na przykład kawałek asertywności, żeby przyjmować tyle pracy, ile jestem w stanie wykonać, ile mam gotowość wykonać, żeby ją wykonać dobrze. Ja wiem, że to jest często życzeniowe, znowu wracamy do tego mobbingu, do tego, że spotkałem się na przykład wielokrotnie, znowu wrócę do rezydentów, nie mogę odmówić, bo mój szef specjalizacji powiedział, że nie wiem, nie pozwoli mi na coś tam, albo będzie mi utrudniał, nie wiem, zabiegowanie, tak, udział w zabiegach. Nie będzie mi pokazywać ciekawych pacjentów, więc ja muszę się zgodzić, bo jestem w szachu. To są takie sytuacje, zostawiam trochę z boku, ale myślę o czymś takim. Wszystko jedno, czy ja dobrze wykonuję swoją pracę, czy umiarkowanie, czy jak, jeżeli będzie za dużo, jeżeli ja będę brał na siebie za dużo, to się zmęczę i będę coraz gorzej wykonywać tą pracę. W pewnym momencie po prostu no jest ta potrzeba powiedzenia stop. To jest też kawałek, bo super jest rzetelnie wykonywać pracę, ale bardzo wielu lekarzy też ma taką potrzebę robienia swoich zadań najlepiej. Nie da się być zawsze najlepszym. Nie da się przez całe życie być na pierwszym miejscu we wszystkim. To jest choroba perfekcjonizmu, prawda? Która nas wykańcza jeszcze bardziej niż mobbing, no. To prawda, to potrafi być. Dlatego ja nie piję tutaj do pani bezpośrednio w tym wpisie. Tak. Trochę inspiracja mi się pojawiła. Jasne. Jedynym lekarstwem na wypalenie zawodowe jest psychoterapia jako profilaktyka. Nasz zawód powinien mieć wsparcie psychologiczne non-stop, opłacane w ramach zobowiązań pracodawcy wobec pracowników i tu myślę, że no właściwie nic dodać, nic ująć. Ja tutaj tylko małą stawkę powiem. Ja jestem fanem czegoś takiego, żeby chodzić... Korzystaj z psychoterapii wtedy, kiedy mam poczucie wyczerpania pozostałych zasobów. Wbrew temu, że sam jestem terapeutą, nie należę do grona osób, które uważają, że na wszystko psychoterapia jest rozwiązaniem i lekiem. Istotą psychoterapii jest to, żeby ją zakończyć. Więc warto jest sprawdzić, czy ja mam różne zasoby, czy jestem w stanie poradzić sobie samemu. Jeżeli nie, to rzeczywiście wtedy zapraszam, jest to wtedy często przydatne albo wręcz konieczne, ale naprawdę gorąco zachęcam do poszukiwania tych zasobów, które już są. Ale najbardziej wsparcie psychologiczne to jest w ogóle tak opłacane, to powinno być. Psycholog na oddziale dla personelu. I sieć taka właśnie wsparcia prewencyjna, bo o to tak naprawdę tu chodzi, prawda? Żeby zauważyć ten problem, zanim on wystąpi, bo podejrzewam, że jak w każdej działce łatwiej jest uniknąć niż leczyć już efekty
wypalenia, bo odwrócenie tego procesu wtedy jest dużo bardziej kosztowne. I tu Państwo piszą, no niestety smutno, w pracy nie ma żadnego wsparcia i dlatego jak rozmawialiśmy o temacie, to nie miałem wątpliwości, że ten temat powinien być naszym pierwszym, bo o tym nie rozmawiamy. Myśmy też na webinariach o tym mówili w taki sposób trochę bardziej, trochę mówiliśmy o zespole stresu, mówiliśmy troszkę o depresji, ale nie mówiliśmy o takim właśnie typowym podejściu procesowym, że tak powiem, do wypalenia, a przecież pandemia to jest taki no, koszmarny, tak jak pan to powiedział, bomba wypaleniowa. No to jest po prostu atomowa bomba wypaleniowa i wielu moich kolegów, koleżanek zrezygnowało z pracy po 3 latach pandemii i paradoksalnie, kiedy sytuacja się trochę uspokoiła, ci ludzie odeszli z pracy, bo byli już całkowicie zniszczeni psychicznie, tak? Jasne, czy no to od tego zaczęliśmy, prawda, że niestety Państwo jako medycy jesteście pozostawieni sami sobie. Jest to przykre i niesprawiedliwe, ale skoro tak jest, to się pojawia pytanie, to co ja mogę dla siebie zrobić? No, mówiliśmy tutaj nawet o tych, kiedyś pamiętacie Państwo o grupach, tylko że te grupy były zupełnie czemu innemu poświęcone, prawda? Mówiliśmy o grupach, które miały służyć omawianiu trudnych przypadków. I takie grupy istnieją, prawda, w różnych miejscach, przy czym one straciły swoje znaczenie, moim zdaniem, bo nie są masowe, prawda? To są takie właściwie gdzieś, myślę, podtrzymywane wciąż prawdopodobnie w pewnych zamkniętych grupach, gdzieś może niektóre izby lekarskie coś takiego realizują, ale te grupy omawiania trudnych przypadków pacjentów nie zastępują nam omawiania trudnych sytuacji naszych zawodowych, prawda? I takie grupy wsparcia, gdzie można opowiedzieć o trudnej sytuacji, ale nie przez pryzmat pacjenta, tylko przez nasze emocje i jakieś problemy, które my mamy, no to wydaje mi się, że takich grup nie ma de facto, takiego mechanizmu. Tak, znaczy, no to jest ten, ale właśnie, no super, że takie przynajmniej oddolne inicjatywy się dzieje. No tak, ale zobaczcie Państwo, ktoś pisze bomba, ale pełna mobilizacja. No właśnie, to jest tak, że my odpowiadamy na wyzwanie, co nie znaczy, że to nas nie kosztuje. No bo to ja to tak sobie dzisiaj wyobrażam, proszę Państwa, że to wypalenie to jest tak jak po prostu zużywanie silnika i no czy chcemy, czy nie chcemy. Jak jedziemy, to zużywamy i to się prędzej czy później, nawet jeżeli teraz mamy wyścig pod tytułem pandemia, no to zużycie będzie jeszcze szybsze, tak mi się wydaje, prawda? Dobrze to czytam? Dokładnie, ale to jest super porównanie, bo im bardziej o ten silnik dbam w trakcie, robię przeglądy, zmieniam olej, kontroluję, tak, tym dłużej on będzie żywotny. Dokładnie. Drodzy Państwo, zbliża się godzina 22, mam mnóstwo wpisów na czacie, ale pozytywnych też. Bardzo, bardzo dziękuję doktorze za Pana inicjatywę, bo tak naprawdę nasz kontakt jest też poniekąd wirtualny i udało nam się zainteresować wzajemnie sobą, więc myślę, że to jest też fajne zdarzenie. Jak pan widzi, wydaje mi się, że to nie powinien być ostatni nasz kontakt i nawet w tym temacie, bo to jest zaledwie zarysowany problem, moglibyśmy pochylić się nad jakimś jednym czy dwoma wątkami przy wypaleniu, no chociażby właśnie na tej diagnostyce, prawda, bo mi się wydaje, że to jest kluczowe, umiejętność oceny, czy ja się już wypalam mocno, słabo, czy jestem 30% wypalony, czy 50%, gdybyśmy mieli takie narzędzia, które moglibyśmy sobie poużywać, więc myślę, że następnym etapem to byłby po prostu już taki głębsze wejście w chociażby właśnie w poznanie samego siebie. Myślę, że są takie testy, które
można wykorzystać do diagnostyki, prawda, wypalenia? To takie proste, ale myślę, że na pewno można o tym porozmawiać i się zastanowić. Na pewno to mnie inspiruje, żeby nad tym pomyśleć. I jeżeli Państwo będziecie mieć taką chęć, żeby jeszcze trochę czasu mi poświęcić, to bardzo chętnie. Super. Ja serdecznie dziękuję na dziś. To był z nami pan doktor Tomasz Krasuski. Tak jak powiedziałem, jest również uchwytny jako terapeuta, więc gdyby Państwo byli zainteresowani, to ja mam tutaj jeszcze na zakończenie pana doktora namiary, więc jakby co, jest mail, jest telefon, jest nawet kod QR, także można wszystko sobie zeskanować i wykorzystać. Także ja bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję też za cierpliwość i późną godzinę. My tu pracujemy zawsze do 22 plus minus, także proszę Państwa, a ja kończąc chciałbym szybciutko przejść do pytań z czatu, które wymagają komentarza medycznego, jakby z innych tematów. Ukazał się przewodnik antybiotykoterapii najnowszy 2024 pod redakcją profesor Dzierżanowskiej i jest pytanie o cefixim. Proszę Państwa, cefixim to jest antybiotyk znany nam dobrze, nie od dziś, tak, występuje pod postacią doustną, jest to trzecia generacja cefalosporyn, tylko w postaci konkretnego produktu nazywa się Cetix i mamy oczywiście duży problem z pojawieniem się tego leku w przestrzeni POZ. Te leki powinny być absolutnie zastrzeżone do konkretnych wskazań, także ja nie znam jeszcze tego dokumentu, o którym jest mowa w tym wpisie. Muszę poznać, co pani profesor miała na myśli, bo wątpię, żeby znając poglądy pani profesor na lekooporność i na racjonalną antybiotykoterapię, żeby pani profesor ten lek wpisała jako lek pierwszorzutowy bez żadnych zastrzeżeń, więc musimy to zobaczyć i poczytać, także przekładamy to na następne spotkanie. Drugie pytanie na szybko, kiedy szczepić ciężarną przeciw RSV? Nic tutaj innego nie powiem niż poprzednio, 32, 36 tydzień, bo chodzi o to, żeby wytworzyły się przeciwciała i żeby przepenetrowały do płodu, więc musi być na to czas, przynajmniej 3 do 4 tygodni przed planowanym zakończeniem ciąży. Proszę Państwa, było też takie pytanie, ale to myślę, że już zrobimy sobie na następnym spotkaniu, jeśli chodzi o szczepienia HBV. Nie będę rozpoczynał tego nowego tematu, bo mamy już 22 i kończymy dzisiejsze spotkanie punktualnie. O, tak, zróbmy dzisiaj asertywnie, ale proszę Państwa, ja przede wszystkim odbieram Państwa wpisy, te pozytywne. Bardzo, bardzo się cieszę, że traktujecie webinaria jako musimy jakieś znaleźć słowo, odwypalacz, bo tak myślę, że sieć wsparcia to my naprawdę zbudowaliśmy fantastyczną i to, że możemy się tu spotykać, rozmawiać ze sobą bez żadnych barier, to jest też osobiście dla mnie fantastyczny sposób na odreagowanie wszelkich problemów zawodowych i nie tylko. Także to, że w pracy nie rozmawia się w ogóle o asertywności, o wypaleniu, o tych kwestiach, no to jest fatalne i myślę, że to jest też dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Proszę Państwa, robimy akredytację, szpitale się mają autoryzować, no to walczmy o chociażby właśnie higienę pracy w rozumieniu antywypaleniowym. Także drodzy Państwo, i najlepszym dowodem na to, że nasze webinaria stawiają na nogi, jest to, że pan doktor Zygmunt, który ledwo co
jak Państwo wiecie, wciąż walczy o zdrowie, dalej pisze do nas fantastycznie. Refleksje dzisiejszego spotkania. Życie nieetyczne bywa z natury, albowiem jedno jest kosztem drugiego, wciąż tworząc dla swojej rezydentury ogniwo łańcucha pokarmowego. Płotka robaczka pożerać musi, na płotkę szczupaki apetyt mają, człowiek szczupaka w sosie dusi, a człowieka mikroby zżerają. Ale nie można na życie się boczyć, czas na zjawisk natury docenienie, wszak żeby życie wciąż mogło się toczyć, musi na okrągło trwać zabijanie. No i tak, i nie. Każda z istot na tym świecie żyjąca w łańcuchu życia ma swój plus i minus. Zarówno ta, która bywa myśląca, jak i ta najmniejsza, tak jak wirus. SARS-CoV-2 może uśmiercić od zaraz, albo też jakby je miałem udawać, w postaci long covid fundować marazmem i powoli z kumplami ból zadawać. Antyszczepy to już dziś nie margines i ogłupianie społeczeństwa wciąż trwa, albowiem w tym świecie business is business. Stąd dezinformacja wciąż dobrze się ma. To jest część druga. Wchodzimy w część trzecią. Wkuwałeś jak głupi, marzyłeś o raju, oświetlanej przyszłości dla siebie, dla kraju, choć miałeś co chciałeś, plułeś komunie, prosiłeś wręcz Boga, niech wszystko to runie. A dziś jako doktor masz powyżej już uszu tych wszystkich dobrodziejstw płynących z funduszu. Twa firma ugrzęzła w kadrowych tarapatach, stąd musisz dziś tyrać wręcz na kilku etatach. No właśnie. I tu są te smutne źródła naszej frustracji codziennej, tak naprawdę. I mamy część czwartą. Spierają się media, rząd, izba i rada. Czy tyle pracować lekarzowi wypada? O swe zdrowie nie dbasz, rodzina na straty i lęk cię wciąż trapi przed pójściem za kraty. Choć możesz zarobić w jednym oka mignięciu kwotę nawet potrójną, lecz pracując za pięciu, to szmalem tym nie jesteś zbytnio ucieszony, bo wciąż ci brak czasu albo jesteś zmęczony. Od dawna już nie masz rodzinnego też życia, wciąż trapią cię lęki przed pójściem do kicia. Powstaje wątpliwość, gdzie sens, a gdzie racja, i guzik przynosi co rusz nowelizacja. Jedynym balsamem, gdy nadchodzi frustracja, jest wdzięczność pacjenta i twa satysfakcja, gdy cewnikujesz tętniczkę, zajmujesz się gazówką i potrzeb wcześniaka nie mierzysz gotówką, to za twoje działania masz miłą nagrodę, jest nią różowy, ozdrowiały noworodek. Te dźwięki alarmów, blask ekranów, lampeczek, dzięki tym trikom przeżywa malutki człowieczek. No nic dodać, nic ująć. Powiem szczerze, że dzisiaj doktor naprawdę daje do pieca. Lecz potem cię nachodzą znowu myśli niezdrowe. Jeśli tego przyczyną wypalenie zawodowe, niegdyś już Stachanowiec, ten od sierpa i młota, udawał czynności mechanicznego robota, a teraz decydenci przez szmal na Bóg miły każą tobie tyrać non-stop ponad siły. Nie liczy się człowiek i serce mu dane, dziś liczy się pogoń za sukcesem misianym. Im więcej masz serca, tym gorzej sobie radzisz i zadajesz pytanie medycyno quo vadis. No i proszę Państwa, ja nie mam nic do powiedzenia więcej. Zostawiam Was z tym fantastycznym zapisem naszej codzienności, naszej rzeczywistości. Bardzo, bardzo pozdrawiam Pana doktora Zygmunta. Trzymam kciuki za niego i za jego walkę o zdrowie i serdecznie, serdecznie dziękuję Państwu za Wasz dzisiejszy bardzo aktywny udział. Dziękuję doktorowi Tomaszowi, który był z nami. Maji, dziękuję także wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego webinarium, a nie byli na antenie.
nie byli online teraz, ale rozmawialiśmy wcześniej i dzięki temu też te nasze pomysły się pojawiają. Także drodzy Państwo, serdeczne jeszcze raz dzięki. Dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że odwypaliło Państwa, czyli odbudowało trochę tej bazy, więcej niż przeciętne spotkanie, i mam takie wrażenie, że będziemy wracać do tego tematu, bo widzimy, ja przynajmniej bardzo widzę, jak wiele Państwo w tym macie obszarze do powiedzenia i jak wiele doświadczeń i wiele refleksji, a to warto, żeby ujrzało, że tak powiem, światło dzienne. Także ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję i no co mam powiedzieć, spotykamy się za tydzień. Dobranoc.